Trend był first banem, teraz trend jest pomijany. Wszystko szybko się zmienia. Czekają długo z pikiem. Myślę, że no, nawet samo EG nie wie, co takiego zrobić. 36 sekund im zostało. Dragon Pik, Knight. push. To już jest typowy push. Czy to będzie Razor farmiący? I to jest push z Abaddonem, o którym wspomniałem wcześniej. Dragon Knight na przodzie. Plujący w towerkę z razem z tarczą. No. I coś jeszcze na Jestem ciekaw tyłach. ostatniego hero, czy to będzie jungler, czy to będzie support. Ja tu bym widział Enchantresskę. I Jakiro, dobry support pushujący, i Venomancer są z banowaniem. Trafili z banami 10-10. Support pushujący, jaki może być support pushujący? Może być z dżungli, bo może. Może być z dżungli. No mówię, no. Enchantress. Chen może. Chen? Z Chenem, no. Zbanowany Witch Doctor. Też dobry support puszujący. Leczący, co jest bardziej ważne. Wydaje mi się, że EG nawet teraz nie mam pojęcia, co może zbanować dla DK'a. Z racji tego, że no, takie piki poszły, że można się tym dobrze pogubić. Alchemik? Roamerka, Skywrath, Alchemik? Next level, next level. No nie mam zielonego pojęcia, co to może być teraz. Pytanie, czy Wojt dobrze sobie może radzić na DK'a na midzie? Wydaje się, że może. Tylko pytanie, czy Wojt by musiał wychodzić na buterkę wtedy, a co? Sam stał shield mu nie wystarczy. Zobaczymy, No zobaczymy. zobaczymy, mają bardzo mało czasu. Jak jedni i drudzy. Ostatnie dwa piki. Chyba do końca obydwie drużyny nie bardzo wiedzą, co chcą teraz wziąć. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że EG wie, co chce wziąć. DK, no oni sami no, muszą wiedzieć, co chcą grać, mają plan. Kunka. Kunka. Huh. Ło! Silencer jest idealny tutaj. Na Voida, perfekt. Artizip, PD, Mason czy Furion na offlane, Silencer, support. Ice, Timber, Soul, czyli będzie WR-ka na midzie. Czyli Artizip będzie grał przeciwko WR-ce na midzie. To, co sam skreował, będzie przeciwko temu grał. Także zobaczymy, jak mu pójdzie. A Kunkka to będzie support pewnie, ze Skywrathem. Kunkka na Tak. supporcie. No, zazwyczaj z Vayne'em jest Kunkka grany na supporcie. Albo Ale z SD-kiem. sam buff ze statku na 6 levelu z Kunkki to dużo daje. No ciekawe, czyli DK nastawia się na agresję od początku. A przynajmniej od piątego levelu, no Kunkka ze Skyrafem są praktycznie w stanie zabić każdego. Jestem pewien, że Universe nie może iść na offlane'a. Chyba nie ma takiej opcji, żeby ustał na offlane'a na te postacie. Dwa smoki od razu kupione przez DK. No mówiłem, agresja od samego początku. Strasznie szybko kupili od razu, tam wymieniali się tango scan. DK kontra EG, gra numer 2, 1-0 prowadzi EG. Na zwycięzcę tego meczu czekają jeszcze dzisiaj newbie. Agresja, Ice będzie grał solo safe'a i musi na midzie. Myślałem, że pójdą na smoka wczesnego, ale jednak nie. Kupili aż dwa. Universe podejmuje jednak offlane, będzie chciał. A on będzie grał w ogóle na solo Timbera. No to nie jest dobra linia dla Furiona. Pytanie, jak agresywna linia? Void, Kunkka, Skywrath naprzeciwko Silencerowi, Razorowi i Abaddonowi. Potencjału w zabójstwie raczej w tym nie ma. Abaddon to Abaddon. Mid DK versus WR-ka? Chyba WR-ka ma przewagę. DK bez tarczy jeszcze jest No. dodatkowo. Więc zakładam, że WR-ka nie przyjdzie. Nie daj Boże szybko zrobi fejzy, to ten DK z tej linii zajdzie.
No DK będzie battlecrawlował od początku, Są tylko dwa branche, więc dwa krypki, będzie butelka i będzie battlecrawl. Już są na smoku supporty DK. Trochę dziwny smok. Wydaje mi się, że jakby poczekać, bo ktoś przyjdzie na runę na dole i go zabić, ale z Kunkka i Skyver potencjał zabijania. Może na pierwszym levelu, no. Co wziął? Concussive Shota wziął pierwszego. Złapią może tutaj Abaddona? Abaddon jeszcze skilla nie wybrał. Ale co oni mogą mu zrobić? Skończył się smok. Dosyć dziwna linia, strasznie dziwna linia. Void ma smok na pierwszy level, walka o pula, poszedł ward na pula. Oldschoolowy pojedynek na górze Timber kontra Nature's Prophet. No, Furion wydaje mi się, że to, że to musi być aktywny Furion, bo... Furion może dystać na tej linii do szóstego levela, już na szóstym levelu nie może stać praktycznie na Timbera. No. Tak. Nie ma takiej opcji. Na dole harasowanie przez Silencera, dosyć efektowne. Czy Silen? Nie. Napada na te. No, coraz bardziej mi się podoba ta linia EG tutaj. Ta linia DK no, przez pierwsze trzy levele nie za bardzo może coś tutaj zdziałać. Bernik od razu sticka kupił, na co to może być stick? Nie mają za dużo jakichś spamujących skill. Widzimy. Może myślał, że na Cursa, ale Cursem też raczej się nie spamuje już teraz, tak jak kiedyś. Są ogromadzenia z samych charge'ów od początku, to wiadomo, w tej piątej, szóstej minucie, jak przyjdzie jakiś tam fight, to może go uratować, tak? Biedy nie ma, nas chyba będzie podjęcie. No dobrze, Zai zachodzi Burninga, połączony Burning Linkom z Masonem, musiał odskoczyć. Jak tam na mitku w WRK... Ogrywa Artyziego do Artyziego, leci butelka, leci butelka. I tak Artyzi... Musi Artyzi pojedynek tytanów. Trzymając z dwoma branchami przeciwko WRC z nulem i dwoma branchami. Jeszcze wyjść w CS-ie no, na minus 4. Jest to całkiem nieźle sobie radzi. Drugi smoke. Idą na górę na Furiona, DK. I to... Może się będzie udać. Kill. Raczej będzie kill? Torrent? Torrent? Nie. Nie. Universe bardzo ładnie zdożował Torrenta. No, to użyte dwa smoki już. Dwa smoki przez DK i nic z tego nie uniknęło. Na dole Burning zostawiony sam Voidem. Bez many. No, musimy mieć szósty level po prostu. No, ten Void ze Skywrafem, więc... I temu to raczej nie musi mieć. Aczkolwiek nieźle go teraz robimy. A ma 7 tangosów. Uuu, to było blisko, aż musiał kliknąć sticka. No w ostatnim momencie jednak stick, odskoczył. Jednak tak, jednak stick uratował mu życie. Na górze było podjęcie na Furiona. Furion przeżył. Bernik wraca do bazy. Co robią supporty? Supporty się na górze. Przez strip z Timber Soul'em. Universe chyba idzie do lasu po prostu, już tak. I on chyba będzie rushował Mekę? Chainmail na nim? Wjazd na Arteziego. Trafione szakle! Artezi ma... No, jeszcze to jest 150 HP. Ale szakle bardzo ładny. Zakładam, że Furion robi szybko Mekę to DK. To będzie, no, co ulti od razu jakiś tower brany, no. Zobacz, jak agresywnie na dole. Odpychają Burninga linką i tarczą. Już czwarty level ma. Nie jest najgorzej. Universe. Co nam ugra Universe z tego lasu, no? Trochę ryzykowny to jest, no, mecha. Furion bez Midasa, bez jakiejkolwiek karą, po prostu czysta mecha boot. Wstępuje na górę, ciekawie, na górę ciekawie. Zobacz, że to jest już mniej niż pół HP na tym tier 1 na topie, aż się musiał tutaj tepnąć PPD. No, nie wiem, czy oni to obronią. Jest glyf odpalony.
No, wydaje mi się, że XXX może dystankować ten tower łatwo. Łatwo jest do wzięcia. Ma jeden punkcik w armora. Oj, deny, deny. Oj, było blisko, ale nie ma denya, więc pierwszy tower wzięty dla DK. Chcą odpowiedzieć tier 1 na dole i chyba im się uda za niedługo. Gracze EG. Tak jest, ten tier 1 będzie wzięty. Pytanie, czy będzie chciał Burnik, nie, jak podejdzie, to zginie. Ma taki odcz, także tower za tower. DK ma już szóstkę. W górze ma TPK. Ma cooldown na TPK. Czyli jeszcze nie będzie pusza ze strony EG. Oj, PPD na górze. Ice wjeżdża na PPD na górze. Ale ta tarcza pomaga mu przeżyć. No, sforsował TPK chociaż. Za jest teraz na górze. MMY na buta wjechał. Wszyscy prawie low HP ze strony DK. Jakieś tutaj podfarmianko, przeciąganie creepów na górze. Próbuje Kunka złapać level, bo ma dopiero level 2. No już Furion teraz kończy mekę, to jest 800 golda, to dla Furiona to nie jest dużo, będzie jakaś 8-9 minuta mekę. Pytanie, MMY też ma drugi level. Outlevelują ich gracze EG. Zobacz, bo wjazd jest na Mushiego. Odpalał Indrana, Artis go body blokuje. No ale niestety nie będą w stanie go zabić. Pomaga mu MMY. Szakle, gdyby te szakle siadły na Artisiego, może by byli w stanie coś zrobić, ale... No tak, drugi level ma dopiero Skyraf. Jeszcze. To jest szósta minuta i drugi level ma Skyraf. No, do szóstki mu daleko, no Void ma szóstkę, no, ale nie ma wsparcia ze strony Skyra. O, wjeżdża w Masona, bo jest tutaj Ice i prawdopodobnie Mason będzie nieżywy, tak jest. To jest First Blood na Masonie, Burning zalicza fraga, jest 1-0 dla DK. Burning kupił te taka, pytanie czy to będzie Greedy Midas na offlane Voidzie. 1200 golda. Muszę od razu poczerkać. Artizi wjeżdża starczą na Mushiego. No, musi bardzo szybko zabity. 1 do 1, ale teraz Artizi jest out of position zupełnie. Będzie próbował snajpować kuriera! No, zabrakło 11 HP na kurierze. No, ulti DK'a poszła, tower nie spadł, więc... Czy Furion ma mekę? Jeszcze nie ma mekę, 500 golda do meki. Ja muszę poczekać na tą mekę, jeszcze Furion 6 levela teraz, nie? Przy tym puszu, więc... Timber idzie na górę, nie mam, ale więc Wojt na Midasa zbiera. Midas? Pewnie Midas. Chociaż kupił Mason, Mason kupił Steeka. No i tak jak powiedziałeś, Furion za chwilkę meka. I za chwilkę będzie próbował coś z tą meką uzyskać. Kunka ma już piąty level, więc zaraz ma statek. Także będą chcieli brać tower. I mama na buty właśnie. Statek na pierwszym level robi 4 stany major, więc... Do defuszu piękne. W tej minucie piękne. No, idzie torrent, ale nie trafiony. No, taki zestaw do pusha, jaki ma EG, Kunka i Windranger świetnie sobie radzą. Na Furiona, na DK'a. Coś tych pięknego. Na teraz może Kunka będzie w 6 level. Jeszcze nie będzie szóstek. Jeden creepek jest szóstka. Furion na mekę, to jest piękny czas dla Kunki, żeby złapać szóstkę. Teraz Furion gdzie się typuje. Typuje się na mida, będzie push mida. Oj. Bez podjęcia. Nic się nie wydarzyło, dwa skille rzucone przez DK, który nie zrobił nic i jest podjęcie na Mushiego. Ale on ma jeszcze Windrana i ja tepi się tutaj Ice Artizi jest w tarapatach. Leci statek, trafi w... Nie trafi w Artiziego. Musi się cofnąć drużyna DK. Abaddon zrobił robotę. Tak. No i teraz troszeczkę się wypluli ze skilli drużyna DK. Puszczony torrent, taki troszeczkę na ślepo nietrafiony. I ten tier 1 raczej będzie wzięty przez EG. Midas na Voidzie. Będą chcieli znowu szczurować, podfarmiać, przefarmiać.
Co ma DK? DK nie ma nic. Tower wzięty. To jest drugi tower. Druga ta jedynka. A Badal ma zaraz szóstkę, także to też jest duży faktor. Jak Skyrof? Czwarty ma jeszcze. Jeszcze trochę mu brakuje. Muszę miał Windrunner, co robi mekę. Czyli no, będą chcieli się bić w tym early game i nie oddadzą tak łatwo tych towerów. No, Silencer szóstkę teraz na górze dobija, także big ulti. Artisit ma jakiś nowy secik na DK? To jest chyba nowy secik, co? DK. Na DKU? Szalony set. No, jakiś szalony set. Jeszcze ma te ulti takie, te nowe. Które swojego czasu dobrze kosztowało. Było najdroższym itemem z tych internationalowych skrzynek. Zauważ, że smoke jest na dole. MMY i LAM zesmokowani. To jest gotowo, także Mason ma PPD'ego na plecach. Zobaczymy, jak bardzo będzie go w stanie uratować. Aha, widzieli teraz PPD'ego, jak wszedł do side shopu. Nie będą podejmowani. Do DK'a ja idzie ogrek na przykład, że no, będzie... O, jadą, jadą. Jadą świry, jadą. Czy złapią tutaj Masona? Kończy się smoke. No, może, może. Mam położony ward. Sfarmią sobie creepki. Mason chyba dalej nie wie, że oni tu są. Jest slow. Poszedł slow. Oj, szakle i Mason jest martwy. He's dead. Ten statek niepotrzebny, Imo. Statek ma krótki kłonę, to jest jedna minuta, więc... raczej nie ma problemu. No, trochę przedłuża się ten push dla IG. Furion dopiero po mecie robi mi gasa, z tego co widzę. RTG już pcha górę, dopiero początek smoka, czyli tower raczej zejdzie. Zresztą Ice jakiś świrwanku podejmuje. No, odciąga creepki, ale to nie pomoże. Tower jest martwy. IG broni dołu, dół nie będzie łatwo puszczęty, chyba że teraz... też PPD ma szóstkę, więc nie mogą zamieć tego banana, tak, no. Ice znajdzie Universa. Ale jest tu Arteezy. Universe prawdopodobnie jest martwy, ale wytępił się w ostatniej sekundzie. Arteezy nie jest w stanie zabić Ice'a. Za dużo ma armora, za dużo AP. No idzie znowu smoke. Pytanie, czy Sky masz... Burning ma ulty, czyli za i minus. Tak jest. Znowu jeszcze statek. Dopłyną. Zdecydowanie. Idealnie, dopłyną. Idealnie. PPD... Tranquilnie na PPD. Furion... Midas. Myślałem przez chwilę, że mogą być trepsy czy coś, ale będzie jednak Midas. No, totalnie nie wyszedł im ten Evil też. Mason też na Razorze wjeżdża na Midasa, również późny. Zazwyczaj to się wydaje, że Arteezy najczęściej robi Midasa w drużynie, a to jednak odwrotnie, no. Dragonite skipuje dramy chyba, od razu BKB. Sky jeszcze nie ma 6 levela. No długo, to już jest 14 minuta, on ma 5 i to nawet nie połowę 6. Musi, ma już dawno meczkę, nie? Dramy skończone na... tak. Dramy na Masonie skończone. To będzie chyba jeszcze meka... ten Midas, nie? Myślałem, że Midas od razu złoży tej no właśnie... Tredy, dramy, Midas? Dziwny trochę. To
Bardziej, że no, nie da się tam brakowało 200 golda w bramce. Mogę się jakiś tam bracera na bramce. No będę muszę. To była taka szykuje się gierka, kurczę, no, szczurowa, no. No, DK łatwo nie odpuści tej gry. Nie mogą, też. Nie mogą. Wyciągnęli najbardziej szczurowate rzeczy, jakie mogli. Chociaż nie wyglądało na początku, że to będzie taka gierka. Ale nie, no, Kunkka Skyraf musi perfekcyjnie siąść ten early taki roaming, żeby jednak ten snowball uruchomić. Nie wyszło im to zupełnie. To jest 1-4. Przewagi na grafach mają, no mają trochę przewagi, chociaż trochę tak. Nie mają. Jeden mi da na furgonie. Uwaga, uwaga, bo Ice Ice troszeczkę out of position. Silence poszedł i Ice nie żyje. Mushi jeszcze będzie złapany w drzewka. Czy go zburstują zanim się wytepi? Nie, nie udało się. Wydaje mi się, że to będzie podjęcie na tier 2. Na tier 2, tak jest. No Wojt w ogóle jest bez HP. W lesie sobie farmi. W ogóle tam ulti poszło w Artiziego. Sky nie ma szóstki, ale to chyba jest pięć. Jeszcze statek, Artizie jest martwy. I może uda im się obronić nawet ten tier 2. Odpalona meka, więc będą tutaj komitet, żeby te tier 2 położyć na ziemię. Chyba będę bardziej tradować tego mida, co był. Nie wydaje mi się, że w stanie obronić ten był. Chyba, że Ice coś tam po czarnym. No typuje Ice jest piękny szakro. Minus DK, minus Silencer. Ta gierka nie wygląda dobrze dla DK teraz. Przepraszam, dla EG. Wojt ma Moma. A Moim pewnie będzie Maelstrom, także już damage będzie. Artizi 11 level. Niezbyt, mało go było widać przez całą gierkę. Tak to powiem. O to Mason. No leci statek. Bez podjęcia. No bo Tower forsuje musi, czy będą tepeki? Glyf jest. Glyf na pewno uruchomiony zostanie, ale czy tepeki? Nie, nawet chyba glyfa nie klikną. Nie wiem, w takiej sytuacji chyba się powinno kliknąć glyfa. Jak nikt nie broni, szkoda glyfa. Wojt ma ulti. Jest taka faza gry, że towerki padają. Co się dzieje do Wojda? Ogry. To będzie albo anim, albo BKB. Zapewne BKB, żeby porzucić po Silencera ulti. Ale fajnie ten smog wygląda. A ten tower będzie podjęty. Ten tower będzie podjęty. Nie będzie spuszowany przez EG. Wojt stepnął na mida, ale nie mam. Już mam manę, Sky dał mu manę, więc teraz mogą podnieść tego Artiziego. Tak, jest chronosfera. Jest ulti Timbera. Jest statek. Więc no, DK by się chciało tutaj bić. A EG idzie do przodu. Będzie teamfight. Będzie bardzo, bardzo ważny teamfight. Leci statek w Artizi, poszedł Silence, więc muszą się odwrócić DK. Burning i... O, uwaga, jest w dwóch, dobra chronosfera. Nie żyje Razor, Artizi ma bardzo dużo HP, więc będzie go ciężko wylikać. Zwłaszcza, że dostał tarczę i jak on fokusuje Burninga, nie jest w stanie go zabić. Ice Mushi muszą się odwrócić, ten... Smok ma BKB, więc bardzo ciężko go zabić. Zamknięty Ice. Dostał stuna jeszcze od Artiziego, więc Ice minus raczej. No, wyrównany. Wręcz powiedziałbym na korzyść EG, bo wzięli tower i 1-1 w killach. BKB na Artizi, no. Kluczowy item w tej sytuacji. Bez tego itemu zginął od razu w sekundę praktycznie. Mason, co ma Mason? Czy to będzie... Aż taki późny midas? Aż taki późny midas? To było 20 minut midas po tradach i dramach. No, czegoś takiego to się też nie widuje. No, że rzadko się robi na sztormach, chyba co? No, bardzo rzadko. Raczej midas. Drugie tredcy też raczej rzadko się robi.
A chyba, że. Pamiętam, kiedyś na fabrykach chyba był taki okres, że ludzie zrobili 6 threadsów na Riki, bo dobrze to się sprawdzało po prostu. Było coś takiego, no. To jeszcze za czasów jedynki. Universe robi Orchida. Na kogo Orchid będzie? Zapewne na Burninga? Na wszystko praktycznie. Burning, oj, 5 sekund ochrona. Universe. Przerwał TP-ka? Przerwał TP-ka. Przerwał. No jest. Jest te O, kombo. jest. Znalazło się jej kombo. Chronosfera. Ale kupił mi ten przed śmiercią, chociaż uniwers, także nie stracił dużo pieniędzy. Chronosfera plus Mystic Flare to jest Jest i bardzo Milos po 20 śmiercionośne. minucie na Tak Razorze. jest. 20 minuta Radiance stał się faktem na Razorze po threadach i dramach. Trzeba będzie podjęcie na tę dwójkę na dole. A zobacz, Bloodstone jest na Timberze. 20 minuta, to też nie jest najgorzej. Z czego on grał na Furiona, Na więc Furiona. to raczej trudno nie miał. Czy będzie podjęcie na tier 2 na dole? Tak to wygląda. Powinno być. Wiedzą, że Bernik nie ma ulti, więc Już się zapewne to tepi, tu podjęcie. Furion będzie podjęcie na bak. Oj, Już jest musi. stun w Mushiego. On raczej to przeżyje. Chyba? Nie, nie. No, nie przeżył. Statek trafił Artiziego, ale on się nie boi tych statków. Ma bardzo dużo HP. Wyporny jest smok. No i No tier i 2 jadą na wzięte i dwójkę. jadą po Raxy. Nie ma Windranger, ona nie ma wykupki. Jest stun Oj. w Lama. Tutaj musi pójść Chrono. No ale Chrono jest dopiero za 20 sekund. Tower powinien raczej spaść. Jeszcze jest połowa smoka, a Bernik jeszcze nie ma ulti. 15 sekund. Tak, 15 sekund do Chrono. Bez Chrono nie bardzo mają jak to podjąć. Tower powinien być martwy, chociaż no coś powoli, powoli idzie. Dopiero teraz trendy dochodzą. Robi co może Ice, żeby to odpchnąć. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Timber, Teraz powinien Windranger uważać ten i ulti z Kunka. wyrażeniem Tylko, że się Windranger i stron. Kunka nie żyje, ale normalnie to całkiem nieźle radzą się z takim poziomem, jaki mają teraz EG. Ale ten tower padnie jednak, koniec rozmów. Ale teraz wjeżdża Chronosfera w trzech. Odpalony Mask of Madness, fokusowany Artizia, ale to jest właśnie to, o czym mówię. Single target, dostaje tarczę i jest praktycznie nietykalny, mimo że... A ta trójka zeszła. Tak jest, a tier 3 wzięte bez strat w ludziach. Mam wrażenie, że jakby Universe składał Nekro zamiast tego Orchida, to mogliby szybko się pokusić na Taraxę na dole. Ile DK ma do ulti? Ma pół minuty. Coś leci do niego? Plate Mail. Także no, ten Void będzie go po prostu, no, raczej nic już nie będzie mu robił. Wydaje mi się, że EG objął 4 w tej gierce? No. Znowu taki zwrot sytuacji. Znowu al wykresy teraz poszły dla EG. Support Kunkka w ogóle wjeżdża na Lotara. To jest Dziwne. takie dziwne. Bardziej spodziewałem się, że to będzie taka Kunkka i Skywrath właśnie pod Chrono. Void offlane. Mało, że masz Skywrafa, który kładzie ulti do Chrono, to jeszcze masz statek lecący. Ale jednak będzie Lotar. Może ten. Chociaż. Lotar na kolejnego szczurka. No, tak pomyślałem, ale tutaj pytanie, czy EG da im aż tyle czasu, żeby oni zaczęli szczerować. Tym razem nie mają takiej postaci do szczerowania. Bernik ma teraz BKB. Artidzi zrobił staczkę. On prawie już ACP. Wow, uniwers został idealnego szakla. Ja nie wiem, w jaki sposób. A, wardy. Tak jest. Idealne szakle od Mushiego i uniwers minus. O ile Artizi tak spokojnie zaczął tą gierkę, tak teraz będzie AC w 27 minucie około. Może wcześniej. Myślę, że to będą wcześniejsze AC, a z tym AC no to na pewno będzie już podjęcie na reakcję. Czy podejmą Artiziego? Idzie Sky? Podejmą. Oj. No. Nie, nie uda im się. Za późno, za Ten długo ward zwlekali. na tym uphillu nie dał wizji. Ten ward nie dał wizji wystarczająco. Nie widzieli, że tepują. Jest ciekawy ward w ogóle. Kunkka dofarmił Lotara. O Jezu, Silencer. To jest support Silencer, który ma Aghanima w 24 minucie. Wiadomo, że to zrobiły towery. To nie wiem, że zrobiły towery, no ale wciąż.
mam łajas, tak mówię las. To jakieś dziwne podjęcie na PPD. Uwaga, uwaga, bo się tepnął uniwers. Zamknięty ISSI, silencowany, leci statek defensywny. No ISSI ma jeszcze 700 HP, torrent w dwójkę. Jest AC na DK-u, także myślę, że teraz Staraxy zostaną podjęte. Czy tam Majstan na midzie świruje? Nie kwapi się, żeby iść na dół. A tam na dole? No, nic się nie, nic się nie dzieje na dole. Pytanie, czy Raxy, czy nie Raxy? Darling wziął na górze tower totalnie za darmo. Burning BKB dołożył i ma 2300. Kurion może się zatapować, ale Majsana tam nie będzie. Atakuje Burning. To będzie na Razorze, to będzie BKB chyba, nie? Czy Sanjin Yasha? Leci Kunga z Lotarem. Spalił Lotara? Będzie próbował? Chyba nie. Mason po drodze zahaczył DD na dole, więc będzie damage, będzie damage. Smoke? Poszedł smoke. Będzie backstop. Będzie kanapka, czy im się uda. No to Wernik może popisać się totalnym chronem. No, chrono może pójść w czterech. Palony smoke, musz jego stun. No i teraz IG jest troszeczkę zamknięte, poszedł silence, chrono w dwóch, Zai dostał basha jednego, drugiego nie jest w stanie burning nawet zadać, ale szybko zginął na tym momie. Ice też szybko ginie, statek troszeczkę nietrafiony, no niedobrze to wygląda dla DK. To są Raxy. Tak, no, nie ma Timbera jeszcze 8 sekund, nie ma 45 sekund Voida i on nie ma wykupki, ale się cofają się, bo nie ma creepów. Jeszcze na dole jest walka w ogóle, MMY ginie od Uniwersa. Już czekają na dole, wiedzą, że muszą teraz wziąć teraz. Musi zestunowany, ależ tu się sypie gierka dla DK, zesilencowany, trzech nie żyje, od razu się wykupuje Skyraf i Windranger. No i teraz się muszą cofnąć G. Wyglądało to dobrze, ale to i tak jest dla nich plus, wymusili dwa buybacki. Cofnięty Mason, ale on ma tarczę, więc nie powinien zginąć. Czy będą chcieli się jeszcze odwrócić? Raczej nie, bo już wraca do żywych Void. On nie ma jeszcze chronosfery przez 40 sekund, ale nie ma po co tutaj rushować tych Raxów. Dwie wykupki poszły, na WRC więc... i na Skyrafie. Więc na WRC może trochę boleć. Ale Raxy stoją, póki Raxy stoją, Void farmi. Ależ tutaj dużo zyskali EG. Teraz Razor BKB dołożył. DK ma prawie 16 level. Pytanie, czy ma co mieć ten czas na stole, czy lepiej po prostu te reakcje tam powoli okrywać. Tym starym, no. Czerwonym. Ja nie wiem, czy mu dadzą teraz. Strasznie się linia popchała teraz. No i już górę pcha Universe. Orchida ma. Mekę ma. No i wyrobił się Universe. Orchida głównie na Timbera będzie chciał albo na Skyrafa wypalić. Albo jak się da na Voida, ale wątpię, żeby udało mu się go złapać. No, Void ma DKB, więc. No, to też. Nie jest zagrożony. BKB jeszcze trzeba kliknąć. No, Orchid nie blokuje BKB. Można wszystko. Ta trójka na górze wzięta. O dziwo. Czy DK mogłoby się pokusić o Rosza? Musi... trochę klika na tej WRC, mają Voida. Mogli to. Teraz może akurat nie ma, teraz będzie push. Ale wcześniej mieli może taką parę po takich chwili, że mogli tego Rosza podjąć. No chyba teraz IG się zbiera na Rosza? Powoli tak, nie mają tu, nie, mają warda takiego u siebie w lesie, ale on woleliby warda tu, bądź tu. Będzie podjęcie na midzie, tylko czemu na midzie, a nie na dole? Bo na dole nie ma creepy, są bardzo daleko. No, odpalony smok, sforstafowany Artisi, żeby komuś wypalić krzywo stuna. Sforstafowany. Tak, krzywo sforstafowany i poszło w iluzję, stało się. Timber dołożył BKB.
No ciężko mają z tym pushem teraz, no. RTD zszedł na dół. Ale nie wiem, no. DK chyba jest. Chyba dobrze się czuje z takim pushem. Jak dobry statek teraz by siadł, byłoby idealnie. Jest chronosfera, pewnie poszła chronosfera z Universa i w PPD, ale i ani jeden, ani drugi nie zginie. Mason połączony z Ice-Ice-Ice'em, zostało mu bardzo mało HP. Zburstowany DK, nie żyje też Skyraf, ale co, zobacz co tu Universe robi. Buyback od DK'a. Pytanie znowu po co? Znowu taki dziwny buyback. No, dziwny teraksy troszeczkę, ale teraksy tak są martwe. Chyba, że będą forsowali no i tak, idą na mida od razu biegnie. Będą próbowali wziąć drugie. Nie ma chrono, kunka nie, nie ma kunki, nie ma Skyrafa, oni obydwoje nie mają buybacka. Chronosfery nie ma jeszcze przez 50 sekund, to może się udać. Może się udać. Ice Ice Alice. Też nie ma BKB Ice Ice Alice, więc to też nie może czuć się bezkarny. Silencer trochę klika jednak tego Findera. No i biorą mida. Biorą. Tower na pewno. Tower na pewno padnie. No i Burning, to jest błąd. To jest błąd Burninga. Out of position. Zginą? Zginie. Zginie. To jest. Ale ma musiał się wykupił się i są wszyscy teraz DK. I ma Black. Nie, jeszcze nie ma Black Hole, 15 sekund. Tower spadnie. Tower spadnie, może zostanie zdenajowany. DK ma jakiś. Nie, nie został nawet. Odwrócić. O, trafiony torrentem Zai i on chyba zginie, tak jest. Zai jest martwy, ale reszta ucieknie i to i tak jest zysk. Co się dzieje? Co to za buyback był w ogóle Silencera? Tego buybacka to już w ogóle nie zrozumiem. Gdyby poleciał chrono, to rozumiem, bo od razu no i dalej idą. Taki moment, że. Dalej idą i to jest stun na lamie, ale no cały czas puszują na środku i teraz 50 no, sekund nie ma kunki. Nie ma HP, nie ma many. I to są gołe raksy bez towera i raczej spadną. To jest jeszcze długo smok. Jedyne co ich może uratować to perfekcyjna chronosfera. Ale też Skyraf nie ma ulti, więc nie bardzo będą mogli zburstować nikogo. Niby Void ma BKB i Maelstrom, ale to nie wystarczy na piątkę EG, która jest zdeterminowana ten środek wziąć. Stun na MMI, raz, dwa, trzy strzały wystarczyły, żeby spłynął od Arteziego. No i klikane są Raksy. Artezi spalił BKB. Ma Abaddona na plecach. Tak, z pół HP. Void ma jeszcze chrono, nie zapominajmy. Chyba musi je bardzo szybko spalić, bo te Raksy już umierają. Jedne na pewno padną. Jest chrono w Masona i Universa, ale obydwoje przeżyją to. Nie jest w stanie Burning wyklikać nikogo, Arteziego też nie. Wręcz go pogłaskał, Artezi jeszcze żyje. To jest dobry statek, ależ to jest dobry statek. Double kill, ale i tak trzech nie żyje z DK. Raksy jedne padły, Ice 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 pada mu HP. Jeśli Ice Ice zginie, to jest sam Lam, który nie ma ani statku, nie ma many w ogóle na nic, to jest są Raksy na midzie, tepi się tu znowu. Znowu bez sensu buyback. Tak, znowu bez sensu buyback, Ice 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 wypędził tutaj stąd Silencera, ginie w całym rozrachunku jeszcze Universe, ale to są i tak już dwie linie spuszowane i za chwilkę będzie podjęcie pewnie na trzecią. Mogliby jeszcze się pokusić przed tym Orosha EG, ale mamy chwilę przerwy, bo nie żyje dużo osób. 50 sekund średnio jeszcze trzeba czekać na Voida, na Furiona, ale myślę, że jak wstanie cały EG, będą próbowali pójść topem. Siege'owanie tego Arteziego z 40 armora na smoku, plus ten Abaddon na plecach, on może po prostu stać tam. Zbił całe Raksy i dopiero jak te Raksy padły, dopiero wbił Void, bo forsowali się wejść. No to jest właśnie o czym mówiłem, ten push z Abaddonem. Masz tankującą osobę, która może stać i walić w towera, dostawać shielda. Plus jeszcze jakieś takie trendy, czy cokolwiek innego do pusha, no straszne to jest, ciężko się na to najbardziej gra. Najbardziej chyba Silencer. Silencer idealna postać od Timbera. True damage. Timber nie może się przeciwstawić. Też mi się takie połączenie podoba, jak zamiast DK'a, bo jest na przykład zbanowany, jest Brewmaster, który też stoi, bije tower do oporu, dostaje tarczę, jak już schodzi mu HP na low, to odpala ulti, jest inicjacja z tego całego pusha. Także to jest naprawdę. No z Roszem to wydaje mi się, że. No góra po prostu padnie. Pytanie kto weźmie tego Aegisa. DK jest na midzie, idzie po Aegisa. DK bierze Aegisa, to już będzie totalny siege. DK po prostu będzie stał na Raksach. A cały team będzie na plecach po prostu czekał, póki on nie weźmie. No to pa mają troszeczkę puszniętego DK, ale to i tak nie ma znaczenia. DK nie ma buybacków teraz, nie zapominamy, więc jakakolwiek śmierć jest 4 na 5.
Muszę nie dołożyć nic. No i cóż, czy zrobią to tak jak w poprzedniej gierce i pójdą po prostu środkiem, czy będą się męczyć z tym topem? Myślę, że teraz tym razem będzie bezpieczniejsza opcja. No nie wiem. No nie wiem, IG to trochę świry. Świry, nie świry, o swoje walczą. Tak jest. No, backdoor czy nie backdoor, jedziemy. Znowu Wojt czeka synchronu. Jedzie Wojt. O Jezu. No idzie to Chrono, nie ma Chrono, dostał Heksa! Chrono poszło takie rozpaczy w ogóle. Zatrzyma tylko na chwilę przeciwników. Palił BKB, wszystko. Od razu dostał Heksa. No to jest GG. To jest GG. Nie ma trójki z DK. I tak jest, to jest GG zwołane przez Musiego. Także EG! Sprawdziły się przewidywania Tadeito. 2-0, EG wygrywa z DK. I to EG spotka się już za kilka bądź kilkanaście minut z Newbie w finale Winners Bracket i między tymi dwoma drużynami poznamy, kto będzie już w wielkim finale The International 4. Dobra gierka, bardzo mi się podobała ta druga gierka. Pierwsza taka sypiająca, ale już druga. Nie, druga była fajna, nawet ja się trochę obudziłem, a jestem tak zmęczony po tej podróży, że ledwo widzę monitor w ogóle. A masz dwa. No. Słuchajcie, za chwilkę przeniesiemy się na naszą kanapę, na naszą lożę szyderców, która opowie nam o konkursach, które wciąż trwają i jakieś swoje opinie na temat tego całego meczu, który już dobiegł końca. 2-0 i G wygrało z DK. Przenosimy głos na kanapę. Radziu, no łatwiej być nie mogło. Nie, no tak jak mówiłem, nie? Łatwe 2-0. No, dokładnie. Ameryka to strong. Dzwoniłem do mojego żółwia, mój żółw mi to powiedział. Dobrze, Tadziu, dobrze. Tak, zakończyło się 2-0, tak troszkę przypominając brakecik. 2-0, EG ograło DK, przeszło dalej. W pierwszym meczu Newbie ograło 2-1. Vici i DK są w loser brakecie, czekają na jutrzejsze mecze, a my dzisiaj będziemy komentowali, zresztą w tym duecie, w którym teraz siedzimy na kanapie, grę Newbie EG. Znowu EG? 2-1 EG. 2-1? 2-1. Ja chyba czuję dalej 2-0. Mam wrażenie, że DK było trudniejszym przeciwnikiem, a chodzi o to, że mniej przewidywalnym. DK miał trochę inną koncepcję w ogóle gierek, bo to widać po zresztą supportach. Widząc lane z Kunką i Skywrafem, człowiek się pyta, o co chodzi, nie? To jest takie, ale to tak musi już wcześniej też, tak czasami Kuneczkę pikował, chyba nawet czułem kiedyś też supportował Kunką, to się zdarza, nie? Chińczykom się zdarzało supportująca Kunka. Ja bym jeszcze powiedział tylko, że wujek go Black to strong. Prophet Abaddon. Dokładnie, Prophet Abaddon, shield na creepa i pchamy do przodu. Może nie byli na linii, bo Goblak puszczał takie linie, Prophet Abaddon, ale razem w teamie no, ten Abaddon naprawdę zrobił dobrą robotę. Chwilę powiem dwa słowa, bo mamy tutaj też taki request. Wielokrotnie już podczas tego streamu i cały czas możecie to widzieć, kto nas sponsoruje, to troszeczkę ten event wspiera. Nawet nie troszeczkę, tylko zdecydowanie. Właściwie my tutaj jesteśmy dzięki uprzejmości firmy Dell, firmy Intel. I słuchajcie, żebyście... Mamy okazję, trochę dali nam okazję sponsorzy do pokazania naszego zaangażowania jako community. Wierzę w was, community, please, Basio, do something. Na fanpage oficjalnym, w facebookowym Della, pojawił się wpis o naszym streamie i jest request od menadżera, który zajmuje się tym projektem, współpracuje z nami, żeby wszystkie osoby, które lajkują, które oglądają ten stream, te, które mogły, mają chęć, są zaangażowane, zlajkowały ten post, wtedy będziemy mieli... Wciśnij lajka, wtedy będziemy... Wtedy będziemy mieli jakiś feedback i realnie ludzie będą mieli przeliczalną siłę waszą, naszą. Także wszystkim, którzy chcą wspomóc, chcą supportować, chcą, żeby takich eventów podobnych przy okazji innych turniejów było więcej, to działa. No jak nie chcecie, trudno.
Nie ogłosiłem w ostatniej przerwie konkursu, to był mój błąd, ale konkurs tak czy inaczej na Facebooku się pojawił dzięki wiecznie czuwającemu Benedowi. Benet, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Benet, królem polskiej doty. Następne pytanie konkursowe od razu sobie pozwolę zadać przed następną grą. Będzie, który gracz tym razem dokona First Blooda, a nie odda, bo już takie pytanie mieliśmy. Te pytania pewnie w następnych grach, bo się będą czasami przyjały. Kto dokona First Blooda? Ja lepiej nie mówię, bo na razie wszystko trafia w miarę, nie licząc Roszanów. Jeżeli chodzi o wyniki gierek, to nie będę podpowiadał. Nie będę psuł zabawy po prostu może, co? Dobra. Nie będziemy psuć zabawy. Versus Newbie. Czy ty masz jeszcze coś do powiedzenia na temat tego meczu, tych teamów, jakieś przemyślenia poza tym, że będzie 2-1? Nie, no. Jestem ciekaw jeszcze, co trzyma PPD w zanadrzu. Cały czas na to czekam, bo tu z każdą gierką jest coś nowego. To są naprawdę niestandardowe rzeczy. Znaczy się kiedyś może pojawiały, ale wyróżniają się. Na tle tego, co gra cała reszta, naprawdę się wyróżniają w tym, co grają. I to im naprawdę owocuje w wynikach też. To nie jest po prostu, że próbują i nie wychodzi, ale naprawdę skutecznie. Jest skutecznie. Różne wariactwa się w docie pojawiały, ale nie będąc dwa mecze od finału Internationala, tak? W sensie w tej grze pik dużo bardziej standardowy, mieszczący się w jakichś szeroko pojętych kanonach, ale wciąż była Abaddon. A pierwsza gra, Centro jest Kaursat i to supporty dwa? Comment? No comment. Nie, no rzeczywiście, BBD błyszczy tutaj pomysłami. Zobaczymy, kiedy ktoś będzie w stanie te pomysły zatrzymać. Ja, szczerze mówiąc, subiektywnie uważam, że DK było trudniejszym przeciwnikiem niż Newbie. Takie jest moje zdanie. Mniej przewidywalnym. Newbie jest doskonałą drużyną, bardzo mocną, bardzo stabilną, ale DK jest nieprzewidywalne, a chyba to może bardziej EG przestraszyć niż dobrze grająca mechanicznie drużyna, tak? Nie wiem, dla mnie jest taka chińska święta trójca. Wiesz, mamy IG, znaczy IG mamy DK i mamy do tego Newbie. I to są teamy, które wygrywają same na siebie w różnych rotacjach. To jest naprawdę ciężko powiedzieć, kto tam jest lepszy, kto jest gorszy, bo to jest kwestia draftu i po prostu nie możemy stwierdzać, oby wszystkie te trzy drużyny są niesamowicie przygotowane na ten turniej i technicznie, i draftersko, po prostu jest bardzo dobrze. Ja i tak uważam, że Newbie nie będzie w stanie określić tę gierkę, bo jeżeli postaram się spuszować to w szybszym timingu. DK nie widzieliśmy tutaj takiej presji szybkiej, a Newbie naprawdę, jeżeli narzuci timing, piąta minuta, five manic, to co już się zdarzało, to może być ciekawie po prostu i myślę, że jedną gierkę będą w stanie urwać. Nie, no okej, okay, pewnie. Ja miałem na myśli, wiesz, nie twierdzę, że Newbie jest gorzej przygotowany od DK, miałem na myśli właśnie nieprzewidywalność. Z drugiej strony, trzeba też przyznać, że tak jak patrzyłem na tą grę przed chwilą, masa błędów DK. O pierwszej to już nie mówię, bez tepeków, ale masa błędów, jakieś chronosfery, fokus Abaddona, masa naprawdę niewymuszonych błędów. Cyrk na kołkach. Nie, no ciężko mi powiedzieć w ogóle z tą chronosferą Abaddona. Ja wiem, że ten Abaddon naprawdę robił gierkę tam rzucając, to jest to, co Kamil mówił. Build PKB na DK-u i on stoi, jest niewrażliwy na 40 armora. I to się nie da, po prostu człowiek płacze, chce wyjść i myślę, że coś takiego DK mogło w pewnym momencie poczuć. To jest, się nie da. To jest trochę taka sytuacja jak graba Trider i ma przeciwko sobie Shadow Demona albo Węgę. Musi złapać tą postać w lasce, bo jak nie złapie tej, to będzie i tak kontra. Niemniej on złapał go w chronosferę, to rozumiem, musiał go złapać w chronosferę, bo inaczej do ciała tarcza, heal, ale nie musiał go fokusować, tam był ktoś inny w tej chronosferze. Nie, także no nie widziałem, ale później były jeszcze jakieś dziwne chronosfery, chyba był Propet i Razor, on bił Razora, jakieś takie dziwne, nie do końca dobre decyzje, mam wrażenie, że sporo błędów się tutaj pojawiło. Poczekaj, rzucę sobie tylko podgląd na stream oficjalny, jak tutaj, za ile będziemy startowali z następną grą. Macie chłopaki jakiś tam podgląd i za ile się spodziewamy? Nic nie wiadomo. Także zaraz pewnie chwilkę puścimy reklamy. Ja was proszę jeszcze raz o to, żebyście weszli na fanpage Dela i zlajkowali ten post w naszym streamie. Mamy naprawdę jedną z niewielu okazji przed kimś, kto jest ma szansę być naprawdę mocno zaangażowany w przyszłości nie tylko w Dotę, ale w ogóle w e-sport, więc jeżeli internationale oglądają ludzie nie tylko związani z Dotą, a tak sądzę, że tak jest, bo jednak Pula Ragród ściąga pewnie wszystkich fanów e-sportu, kliknijcie,
bo mamy szansę coś fajnego pokazać. To giereczkę, no to będzie naprawdę giereczka, cały mecz Best of 3, myślę, że będzie dużo, dużo zabawy, a tymczasem puścimy reklamy. Ara stem d'accord, stem d'accord, una bandera già germana, blau glana luen, un clit valent, tenim un nou calça a tothom. Barça, Barça, Barça! Behind every goal, every win, every championship, there's something more. Il·lusió. Esforç. Humildad. Entrega. Alegría. Respeto. Un equipo universal y una afición global. Una gran orquesta en sincronía. Un modelo a seguir. What makes Football Club Barcelona great is what's inside. El que hi ha dins és el que importa. Compromís. Paixão. El millor equip del món. Per a mi és sensacional. El sentiment d'un poble. Passió. Molta passió. Por la magia del fútbol. Algo que se lleva dentro. El interior es lo que cuenta. At Intel, we care about what's inside too. And that's why we want to help Barca remain one of the best football clubs into the future. We're working to bring the best technology to Football Club Barcelona. Help support the next generation of players. Use technology to improve the Barca fan experience around the world. Quan el Barça guanya, tots guanyem. We can't wait to work together to build a successful future for Football Club Barcelona. És com si portessis a la sang. El que hi ha dins és el que importa. Look inside. Intel's got a two-man patrol on the roof. Two more along the perimeter here. We're going to be moving west, one click out, and I want stealth. Sound good. You good? With 4th Gen Intel Core processors, it's unrivaled by any console. Gaming so real, you'll need a helmet.
Witamy, witamy. Przerwa była dosyć krótka. Wracamy do The International 4. My teraz z J-Zero na kanapie. Wygodna kanapa, słyszałem. Bardzo wygodna chwila odpoczynku. Bardzo się przyda po takim meczu. Tak, bardzo dobry mecz. Mieliśmy przyjemność kastować. Szkoda, że tacy, ja przynajmniej zmęczeni, ale trudno. Przypominam, że leci konkurs przed tą grą, która już wystartowała, więc szybko chcemy do niej przeskoczyć, ale przypominam, że pytanie na Facebooku. Który gracz dokona First Blooda? Możecie odpowiadać w komentarzach do postu konkursowego u nas na Fan for Fun na Facebooku, a my szybko oddajemy głos do naszych kasterów, a przez tą grę przeprowadzi was Tadeito i Shiru 15. No tak, no tak, no tak, no tak. Ciekawe, ile razy jeszcze mi się to zdarzy. Witamy się jeszcze raz, Shiru, Tadeito. Mówiłem, że Tadeito urodził się w słuchawkach, wygląda jak profesjonalista. Przechodzimy od razu do pików. No, zdani tutaj jesteśmy na organizatora, na pewnej znanej stronie. Pisało, że do rozpoczęcia gry jeszcze 15 minut, a gra już wystartowała, także szybko musimy sobie tutaj radzić i improwizować. Co na pierwszy rzut oka? Ban Enigmy, ban Razora, ban Enigmy przeciwko EG, chyba w każdej grze tak. Nikt nie chce mieć do czynienia z Zajem, który ma zawsze top network Enigmą. No, to jest taka karująca Enigma. Ten network się potrafi utrzymać nawet całą gierkę czasami. Tak jest. Najwyższy. EG, ban Lekana i Shadow Shamana. Shadow Shaman bardzo mocno na tym International wszedł do mety, w group stage'u często pikowany. No i Ten push, który chińskie teamy stosują bardzo mocno egzekwują ze świetnymi efektami. Piki. Jest Doom? Przeszedł przez pierwszą turę banów od razu piknięty. Brewmaster, Tidehunter. Ale to były, ja widziałem, bardzo szybkie piki, oni się nawet nie zastanawiali sekundę. Masakryczny teamfightowe combo. Jakby na pewno rozbiją Five-Man. Na pewno są w stanie rozbić ten Five-Man. Natomiast Death Propetka, czyli to co zwykle. Piki lubią najbardziej. Dobra, nie oszukujmy się. Na polskim LANie, kiedy był Pyrkon? W marcu? Nie pamiętam. Mutrak przewidział metę. Tak, dokładnie. Mutrak przewidział, co będzie grane, zanim to było modne. Death Propetka, Shadow Shaman. Non-stop color. Jeszcze Lekana też było dużo, który teraz chyba ani razu nie przeszedł przez pierwszą fazę banu. On jest top banowanym herowskim. Niesamowity szczurek, co? Z Howlem w ogóle obecnie tak pomaga na liniach. To już dużo razy widziałem właśnie na maksowanym Howlu. To jest rewelacja. Przede wszystkim bohater, który nie potrzebuje dużo do szczęścia, wiesz? To jest taka rzecz. On posiedzi, połapie. Niby zniszczony nawet na linii, bo się mówi, że na Dekana zawsze dobrze przyjść agresją. Ta. Ale on i tak, Howla da globalnie, dalej on nic nie ma. On ma las, wszystko, gdzie można farmić, on może tam pójść. Bez problemu. On sobie zrobi nekro książkę, zbierze towery. Natomiast rzecz tutaj w naszym piku, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Doom i Death Propetka, oba herosy posiadają silence. I to tak, ogólnie zdziwiły te dwa pierwsze fiki po piku Dooma. Ogólnie, znaczy się podejrzewam, że będzie jednak Brewmaster priorytetem dla tego Dooma. No, zdecydowanie. To jest pik spod znaku, dobra, oni wzięli Dooma, to zrobimy tak, żeby nie wiedzieli na co rzucić tego Dooma. Zrobimy tyle herosków, którzy muszą być zdumowani. Czyste szaleństwo, po prostu maniany zrobią. Trochę tak. Ban Pugny, zupełnie nie dziwi do Death Propetki. Tak. A to po drugiej stronie bez banu Wana Ursa. Respekt. Czują, nie? Czują. Jest respekt ban. Czują respekt, ale umówmy się, poza jakby tym, co zrobiło EG z Roshanem, supportującym Ursą i tak dalej. To jest dobry pik przeciwko Death Propetce. To jest hero, który ma bardzo dużo burst damage, łatwo ją naprawdę może sfokusować. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, gdyby nie ten Eul, gdyby nie ten Ghost Scepter, ta propetka nie miałaby w ogóle miejsca bytu. To jest po prostu szybki fokus, nie ma duszków i ona jest po prostu niczym. Nie może pchać, nic nie można. Także każdy bohater, który ma bardzo dużo burst damage'u i fokusu jest dobry przeciwko Death Propetce. Zbanowano też
Templarka. Nie do końca wiem, o co to chodzi, ale może laningu, boją się, że jest dobra przeciwko devkropce. Dołożony Sand King, trzeci melee bohater dla EG. Trochę zaczynam się martwić o ich linię. Tak, na pewno nie będą starali się podjąć agresję, chociaż za wcześnie o tym mówić, tak. Ale nie widzę tutaj możliwości, żeby to agresja jakakolwiek mogła zaistnieć. Raczej mamy offlane'owego Tide'a dla Universa, zwykle tak, tak. Jest. Brewmaster to jest chyba jednak bohater Masona. Wydaje mi się, no. Że Arteezy na pewno potrafi zagrać Brewmasterem, ale... ale nie, Arteezy to jest, pamiętajmy, mid-carry. Takie, tak, to mid-carry. Trzeba mówić. On w sumie chyba też dobrze gra, ale nie do końca potrafi się odnaleźć jednak. Jeżeli ma zrobić miejsce... Postać, tak. Tak, on woli pofarmić, woli potem porobić swoje. Zresztą było widać na tym DK-u, że on najpierw wyfarmił to BKB, a potem dopiero się pojawiał. I wtedy mogliśmy tego DK-a poczuć. Tak jest. No i Sand King prawdopodobnie ten greedy support dla Zaya, to o czym mówiłem. Staczki, piasek. On w wywiadzie. Farmimy. Du. Dokładnie, no. Każdy fan doty wie, o co chodzi z du. Tak, no Zay, to co mówiłem wcześniej, powtórzę jeszcze raz w wywiadzie, powiedział, że on nie wie 100 ardy. On tego w życiu nie kupował, wszystko robi w VD. To jest drużyna zawsze z jednym supportem. Tak, to jest four core lineup w każdej grze. Belasz, tak jak już mówiłeś, po stronie Newbie na pewno będzie asekurował linię. Newbie po stronie Radiant, tak? Dobrze, tak. Dobrze mówię, tak. Ten Earthshaker po stronie Radiant ma tą zaletę, że on staje na midzie, pilnuje midera, i może ale sobie staczki robić od razu na midzie. Stakuje, Ancienty, wow, stakuje te kampy. Się zadziało. No właśnie. To jest to, o czym wspominaliśmy, że Arteezy lubi pofarmić. I ja bym chciał zobaczyć tę nagę, chociaż to może nam przeciągnąć gierkę. Może. Ale z drugiej strony tam jest push, więc nie do końca może się tak stać. Zobaczymy, co się stanie. Ale pamiętajmy o tym, że okej, wiemy, z czym jest kojarzona syrena, 80 minut gierki, no. Szczurówka i tak dalej. Patrz, jaki to jest setup do sleepa. Ravage, ulti Brewmastera, ulti Sand King. Ustawić się mogą po prostu niebotycznie, no to lisz. To jest nieprawdopodobny setup do sleepa nagi, więc to jest raczej na 90%, chociaż tu by pasowała supportująca Syrena, to jest na 90% tak. Pick dla Arteezy'ego. Dla tych, którzy znowu nie są na bieżąco, to Arteezy wprowadził jakby na nowo tak. Syrenę do mety, to on powiedział... Przestali ją grać z supporta, zaczęli ją brać na mida. Tak, i ona jest farmiąca z mida. Typowe zagranie Arteezy'ego i G. To oni siadają na midzie i na midzie sadzają tą najważniejszą postać, którą się tak naprawdę atakują. Tak. A jednocześnie on jest na tyle samodzielnym graczem, że no, to podfarmianie tylko lasu... To czwarty melarz z kolei. Tak. Czwarty mele Heros. Tak. Ale Syrena to jest taki niby mele, ona puszcza no, iluzję. No tam klony robią swoje po prostu. Ale fakt. Działa nie? Magia ze świecącego miecza i jest dobrze. Fakt jest to czwarty melarz, no i do tego Lisz. Tak. Armor Lisza, bardzo dobry przeciwko mele Heroskom. Co poza tym myśleć o Liszu? Lisz na pewno daje... kontrolę linii dużą, tak, bardzo. Przede wszystkim daje możliwość płynnej zmiany linii. To znaczy, tu mogą być dual lane'y. I Earthshaker i Lisz bardzo nadają się do dual lane'ów wszelkiego rodzaju. Także możemy mieć jakiegoś na przykład solo safe lane Duma, coś na offku z Liszem i nam idzie devkropetka Earthshaker. Nie zdziwię się, jeżeli coś w tym stylu się pojawi. Także mamy bardzo dużą możliwość laningu ze strony Newbie. EG, mówię, to mi wygląda jasno w miarę. Tide off lane, Brewmaster safe lane, tego się spodziewam. To jest taki piczek, który musi zrobić miejsce nadze. Oni tak. Celowo biorą Brewmastera, Tide'a, Sand Kinga, po to, żeby tylko zrobić miejsce. Żeby ona mogła sobie tam dać się to 15-20 minut do Radianca, potem już gierka pójdzie sama. O, mam supportującą, podejrzewam, że tak. Mirankę. Tak, PPD grał już taką właśnie totalnie piątkową Miraną. Chuanowa Mirana. Tak, Chuanowa. No Chuan ma naprawdę mocną supportującą Miranę. Chociaż ostatnio z tymi strzałami się nie popisywał, ale i tak jest bardzo znany z tego, że jego potma robi robotę. Robi. Pytanie, czego brakuje Newbie? Albo jedynki? Raczej devkropetka to jest hero Mushiego. Ja Doom podejrzewam to jest raczej... offlane. Podejrzewam offlane. Tak? Myślisz, że Burning zagra Doomem? W sumie? Zobaczymy. Poczekajmy. Wiem, że na przykład w... Burning w Newbie. Co ja powiedziałem? How? Myślisz, że zagra Doomem? Po Newbie bym się nie zdziwił w sumie niczego.
Bo Dev Propetkę ja bym szacował na mida, przepraszam, no, to przez to, że nie oglądałem DK i też go idę z Propetką, to... Jest Lifestealer. To mi się namieszało w głowie. Lifestealer dla HAO, tego jestem prawie pewien, Xiałek tak. Na Doomie, Dev Propetka mu. Spodziewam się jakiegoś rodzaju dual lane'ów. Ja się nie zdziwię, jeżeli to jest safe lane'owy tak. Doom, a Lish Lifestealer offlane na przykład. Tak. Bo to bardzo dobrze wychodzi, tam nie ma możliwości zabicia z Rage'em. Jeżeli nie padnie jakiś arrow czy coś takiego, nie będzie przedłużenia, na przykład ze Stun Sand King, będzie problem. Tego z kolei zawsze to jest naga na Nyx'a. Zawsze jest ta siatka. Tak. I to mnie tak zawsze zastanawia, bo ja wiem, że to są gracze na poziomie, ale oni są świadomi tego i widać, że się nie boją. Bo zresztą zobaczymy, jak to pójdzie. Wiesz, po pierwsze, mogą oni liczyć na to, że... Ale secik do nagi, Arteezy poszalał. No, Arteezy powinien mieć swój własny, prywatny secik do nagi. Tak mi się wydaje. Natomiast wiesz co, to jest po pierwsze możliwość na X-bomby. Po drugie, jest dużo tanki herosków, chociażby Tidehunter. Naprawdę niezły jest na niego Lifestealer. Poza tym, jeżeli będzie setup ze Sleepa Syreny, to zawsze Rage pójdzie przed Ravage'em. Także mają szerokie możliwości i ten Lifestealer może mieć tutaj sens, szczególnie, że jest Doom, to nie będzie taki only, jedyny carry. To będzie taki Lifestealer zdecydowanie bardziej z Armlet, Sangeyasha. Tak. Nastawiony na midgame. Na midgame. Tak jest. To trzeba pushować. Przedstawię szybko graczy. Mason będzie grał zgodnie z naszymi przewidywaniami Brewmasterem na safe lane'ie. Zai będzie farmił Sand Kingiem, już zaczął z butami. Nie wie co to Ardy. Arteezy. Full golda, nic nie wydane, tylko pożyczone od teammate'ów Tangoski. PPD na Miranie będzie supportował, rozstawił już wardy i Universe na offlane'ie Tidehunterem. Po drugiej stronie Sunshank na R w Shakerze, Xiaoeid Doom, chyba jednak offlane'owy. Hao z Liszem z banana na midzie. Mówiłem, że to jest możliwość dual lane'ów. I safe. A to kiedyś lane'owa. Popularny całkiem lane, bardzo popularny kiedyś. Safe lane'owa, dev propetka grana przez mu. No i pytanie ile z tej linii wyniesie Arteezy, bo nawet jeżeli on będzie grał swoje, to z każdej linii, z każdego wave'a jeden creepek jest zjedzony. Jest blok belon na górze, tak. Więc Doom dostanie spokojnie falę. Tak jest. Doom będzie miał tutaj łatwiejszą linię. Przeciwko Brewmasterowi to nie jest ciężko dla niego. Ciekawe, gdzie ten PPD będzie pomagał, ale supportująca Mirana tak naprawdę głównie roamuje. Roamerka. Będzie szukała okazji do uszczelenia ofiary. Bardzo szybko spodziewałem się Zai, chociaż teraz ma Invis runkę, to już mu się kończy i niewiele zdąży z tego wskórać. Podejrzewam, że on jednak dość szybko zawędruje do dżungli i będzie tam chciał złapać szybkiego Blink Daggera. Także tą linię Doom powinien mieć stosunkowo lekko. Nie mówię, że jakąś ekstremalnie, bo jednak Arrow Mirany zawsze będzie mógł mu wpaść na twarz, ale to nie będzie najtrudniejsza linia, taka, w której Doom naprawdę nic nie wyniesie. Jest też zresztą po stronie Radiant offlane, jak wiadomo, jest zawsze troszeczkę łatwiejszy. Może sobie spulować kripki, może łatwo kontestować tego pula, łapać z niego chociażby expa. Universe, no Tidehunter... Oj, jest podjęcie, jest przedłużenie Arrow na topie. Oj, Zai ładnie skadany, ale... tam był w krzakach, ale Doom... To już... Podłoga. Nie było follow-upu, bo creepy były przy towerze, więc pandy nie było. Podłoga OP, please nerf. No i tak jak mówię, bo urwałem tą myśl, Tidehunter na offie w Dire nie ma aż takiej trudnej roboty. Po pierwsze, on jest tylko przeciwko dual lane'owi. Tam nie mam w ogóle chyba możliwości go zabicia bez bardzo dobrej belly. No nie, chyba, no może gdzieś przy 7, 8 levelu dev propetki. Ciekawe też, jaki build obierze dev propetka. Ona jest dużo, dużo ostatnio pikowana i zaobserwowałem, że szczególnie Chińczycy nie levelują jej ulti. Tak. Robią 4 w pierwszy, 4 w trzeci i dopiero tak. Myślą na dulki. Bardzo często tego typu build się u nich pojawia. No, na razie spokojnie. Na razie spokojnie, a ten Doom powiedziałem, że będzie miał łatwą linię, a już jest w dżungli. Już podziękował. A co ma robić? On sobie poczeka, aż creepki wrócą. Jeżeli dobrze nie scholdują linii, to pójdzie z powrotem. No takie jest, zawsze po tego creepa centaura sobie... Jeszcze szczególnie, że ma w tym momencie DD, to spokojnie ten las może robić. O, mam podjęcie na midzie! Oj, Arteezy odda First Blooda, Oj, tutaj... chyba za głęboko weszli tutaj.
Syrena troszeczkę więcej move speeda, ma od razu butelkę, no i o to jeszcze może się odwrócić. Tak. Banana, low HP, ale jest tutaj HO, no oj, jest butelka. Ta Syrena ma bardzo, bardzo dużo tak. move speeda. Bardzo ona dużo. W ogóle bardzo ładnie zagrała z iluzjami i przez to uniknęła hita. To naprawdę było dosyć fajne zagranie. PD też już tutaj jest, potwarmiał sobie tą... Level. Kiedy jego kary giną w ale krzakach. To jest właśnie problem z supportującą popą. Jeżeli ona nie ma gdzie złapać levela, to jest strasznie. Ona potem ma drugi level, próbuje gdzieś coś pulować, ale jest bardzo ciężko się odbić. To prawda. Wielu casterów zwracało na to już uwagę, ludzi mądrzejszych ode mnie, że jeżeli Mirana nie ugra czegoś w early game arrowami, jakiegoś ganga, jakiegoś killa, co miewa czasami potem bardzo trudną grę. Także no zobaczymy, ile będziesz w stanie PPD pokazać. Na razie trzeci poziom, czyli jest zupełnie, zupełnie przyzwoicie. Cała rodzina w lesie. Cała newbie. Wszyscy po kolei tutaj na pulach. Liś stakuje. Bardzo, bardzo dbają o swój las, a mimo tego Tidehunter już ma czwarty poziom. Tak. Doom tylko trzeci. Oj, podjęcie mamy znowu na midzie. Gdzie jest ten Doom w ogóle w bazie, ale... I HO? HO tym razem złapany w siatkę z jakimś arrowem chyba też... Oj, o Jezu, zabrakło Bella. Jednego hita! Artisi już mał, Syrena już wyprowadzała cios tą swoją szabelką, ale niestety to się nie udało, arrow leci, jest też Sandling, ale nie ma many na stana, także... Xiaowaj musi się stąd wycofać, on chyba stepował, bo... Chwilę... Wow. Halo. Profetka zabiła Tajda? Naprawdę, to jest ta linia, na której ostatniej spodziewałem się jakichkolwiek fragów. Ale chyba troszeczkę za dużo Universe chciał wskórać w tej dżungli, bo on się tam bardzo zapuszczał, także mogło po prostu kilka dobrych kryptswarmów wpaść w niego. No, przegapiłem to, niestety. Nie da się wszystkiego wyłapać, szczególnie, że cały czas na midzie coś tutaj się dzieje. Nie, bo newbie doskonale rozumie, że oni muszą jak najmocniej ukrócić tutaj farmę Artiziemu, bo wiedzą, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią. Dlatego idzie strasznie duży fokus na tą linię. Tutaj nawet Doom już zachodził. Ba, oni nie mają co robić na innych liniach. Brewmaster i tak szósty level wbije i tak, jedna śmierć mu w tym nie przeszkodzi. To samo Universe, no, trzeba by tutaj naprawdę cały team przyprowadzić, żeby go zabić. Syrena jest stosunkowo podkreślam w tej chwili, łatwym fragiem, a i tak nie wygląda to jakoś wcale specjalnie wesoło. Mamy podjęcie Artisiego, będzie ale kliką. To chyba taki randomowy haras. No to chyba tak, po prostu, żeby nie siedzieć na full manie. To jest praktycznie triple lane na midzie ze strony newbie. To nie jest dobre, naprawdę to nie jest dobre. To się powinno za chwilę odbijać negatywnie na ich levelach, ale jak na razie Shaker ma czwarty... Tylko, że z kolei tam jest zawsze Leash, no to ten dodatkowy exp pada. Więc może różnica aż nie będzie taka wielka. Doom zaczyna troszeczkę chociaż odbijać tą linię swoją, bo miał naprawdę spore problemy, większe niż się spodziewałem. Spodziewałem się stosunkowo łatwej linii dla niego, a miał naprawdę duże problemy. Ale to będzie bardzo szybki blink dla Pandy. No tak, Panda... 1000 golda, już ma mana buty. A nawet nie musi go rushować. Tak. No to jest safe lane'owa Panda. Ona ma free farmę, ma 45 klipów w 6 minut. To jest, wiesz... Jakby farma... O Jezu, ten arrow idzie jak zniszował o milimetry dosłownie, minimalnie. Universe za chwilę zbliża się do szóstego levelu, a jeżeli chodzi o level, no porównywalnie z Doomem. Także, no bo to są dwa bardzo ważne ultki dla obydwu teamów. Doom w zasadzie w momencie bicia szóstego levelu może iść na dowolną linię i złapać fraga, no a Universe na pewno będzie trzymał TPK. Jak tylko właściwie... A nie, jeszcze go nie ma, a już chyba powinien mieć. Mana budki też bardzo by mu się przydały. Natomiast jak będzie miał szósty level, oj, TP... na dole push krowy. No to było bardziej dla obicia tego towera. Albo wymuszenie jakiejś rotacji czy obrony. Chociaż HP spada dosyć. Prawdopodobnie tower z tego nie spadnie. Nie, obicie. Ale bardzo dużo wnosi. No idzie cały czas jakieś podjęcia. Cały czas widzę Artisi spada HP, HO spada HP. Nie można tej linii na jedną chwilę zostać. Zobacz, Artisi idzie do przodu, bo mimo low HP wie, że są cooldowny przeciwników. Butelka, nasz kurier pełen roboty. Mamy rotację na smoku, dwa supporty EG. Zobacz, co ma Sun King. Piąty level, ale tylko po dwa punkty rozdane w każdy skill. Jeden punkt trzyma cały czas. No a Mirana na czwartym poziomie też daje radę. Nie leveluje póki co Starfalla. Dwa punkty w Arrowa, dwa punkty w Leapa. Te dwa skille tak naprawdę bardzo dobrze się skalują na pierwszych levelach. Nie zdziwię się, jeżeli teraz pójdzie w Starfalla. Oj, czy złapią tego Belarza? Myślę, że mają szansę, jak to wygląda wizja ze strony... Tylko nie wiem, czy...
Oj, on już wie. Ale Creeper poszło, zasłania... Nie będzie przedłużenia, będzie bardzo stalka. Krótkie przedłużenie. Jest nie. Universe, Universe ma Maravidge'a. Jezu, ale low HP ucieka ten Earthshaker. Wow. To jest jeden right click, ale tutaj jeszcze jeden Creep Swarm i PPD spadnie. Artizi się zabił na roszanie, chyba uciekał przed Chao i przed Bananem. Tak. No tutaj zdecydowanie się działo. Poszedł Doom, tu poszedł Doom. No niestety nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Ale bardzo dobra reakcja z tym roszanem musiała być. No, to prawda. Poszedł na roszana, zdenował się. Doom zmarnowany, Blindagger na pandzie w tym momencie się pojawia. Mano będzie chciała dołączać do teamfightów. Tidehunter ma szósty level. Arcane Booty i TPK. To co mówiłem, żeby od razu móc reagować. Póki wszystkie tier jedynki stoją, każde podjęcie to jest dive praktycznie. Panda Dagger. Za tier jedynkę. Tak jest, no już powiedziałem. Panda ma Daggera i... Tak naprawdę Mason może teraz zejść z tej linii i zostawić ją. Ja podejrzewam, że już teraz pójdzie dosyć mocne, nie wiem, w czwórkę pójdą sobie. Zrobić mi jednak miejsce Artiziemu, bo... Sandking. Aha. Popatrz Golda. Kolejny dagger. Jest w tym momencie kolejny dagger. I moje oczy są skierowane na Artiziego. On w tej chwili jest zamienia smoke, się... Jest smoke, jest dagger. A Artiz zamienia się w króla farmy. Ma staki w lesie. Bezpiecznie zaczyna podfarmiać las, na pewno pojawi się na swoim safe lane'ie. Zobaczymy, gdzie się będzie kierował Zai. On ma smoke'a, tak jak powiedziałeś, zregeneruje manę i pokieruje się na którąś linię, na której na pewno będzie chciał znaleźć fraga. Czy to będzie top lane? Doom? 3 sekundy do Dooma. Doom może się teraz odwrócić na Masona. Ma za swoimi plecami też Earthshakera. Mason o tym wie. Dokładnie. Zai idzie na dół, kieruje się na dół, chcą zabić defpropetkę, jest tutaj też PPD, pójdzie smoke. Do przedłużenia z Orałem jest Ravage, 7 level Tidehuntera. Jeszcze do te powywuje panda. Tak, oni chcą teraz... Czyli robimy miejsce, po prostu. Tak, oni robimy chcą teraz miejsce. We czterech, praktycznie we czterech, no w zasadzie tutaj są, Universe troszeczkę bajtuje, pokazuje się na linii, żeby ktoś do niego podszedł, gdzieś się tutaj pojawił. Pójdą na spacer w las. Ale Newbie wie. Popatrz na movement ich zawodników. Banana. Ale to jest zawsze to, co podziwiam w chińskich teamach. Map awareness. Oni nie widzą, ale wiedzą. Po prostu. Dokładnie. Nie widzą, ale wiedzą. Oni wiedzą. Natomiast... Oj, tutaj. Oj, złapany HO. Przedłużenie Arrowem. No i tak. To będzie martwy HO. Nic się nie da. Zapędziliśmy się z tym stwierdzeniem, że wiedzą. No. Ale jednak. Tam ci się wycofali. Coś czuli. Fakt faktem, że żadne ulti na to nie poszło. Poszedł smoke, kill na carry przeciwnika i nie zużyty żaden smoke. Znaczy żadne duże ulti, duży cooldown. Doom się zbliża do meczki. Będzie teraz chyba dive na Mu, ale Mu nie ma silence'a, natomiast ma bardzo wysoki poziom. Oj, zaraz, inicjacja. Ravage jest gotowy, ale tu jest za dużo tych tepeków. To będzie czterech bohaterów. Reakcja niesamowita. Ale niesamowita reakcja. Natomiast to są cztery tepeki za darmo. Zaborą strajka. Go Power Rangers. Są cztery tepeki za zaborą strajka. Co robi teraz Artizi na górze? Paremka, bo wszyscy poszli. A EG wciąż nie zużyło tych ważnych cooldownów. To co mówiłem, oni mogą spokojnie bronić teraz tego pushu na dół. Oni wiedzą, że late jest ich. Przede wszystkim. Z Syreną prawdopodobnie, ale nie zapominajmy o tym, że Panda, Tidehunter tracą w late game. Tak. Doom. Defpropetka, no Lifestealer. Najważniejsze jest, żeby za dużej ilości tower nie oddali. Jest złapany tutaj HO, Zygo użył ulti swojego, ale zostanie sklikany. Nieświetny inwiz w ostatniej chwili. PPD teraz uniknął belki, ale wzięty za to tower. I już panda, Mason. Wzięto za to tower na dole, teraz mamy wielką potyczkę. Ravage! Na rzece poszedł Ravage, split pandy, ulti mirany. Xiao będzie wyklikany, nie wiem czy nie powinni wrócić do tego Earthshakera. Za późno się wycofali. Nie zabili w efekcie. Może jeszcze jakaś strzała śmierci, nie? Nie zabili w efekcie ani jednego, ani drugiego. A Syrena zginęła na górze. Jak? O kurde, wiem, że Syrena cały ten czas split pushowała na górze, ale niestety nie przyjrzałem się temu, nie zauważyłem. No tak, defpropetka, ale jak aż tak łatwo? Chyba musiał być bez many, nie użył nawet slipa. Chyba po prostu duszki i tak latały na slipie. Przecież on to w żaden sposób nie wycisza. Minimer zbliża się do swojego Blindagera, ale muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak mało EG ugrywa z tymi Blindagerami. Teraz poszedł Ravage, poszedł Speed Pandy, to był jeden kill. Wardy są, wszystko mają, tylko jakoś nie chce się udać po prostu. No, nie chce się udać. To jest też tak naprawdę bardzo dobry movement
chińskiej drużyny, tak? Oni naprawdę mają dobry awareness, wiedzą co, gdzie, czego się spodziewać. Ewidentny błąd z fokusowaniem Duma tutaj na tej rzeczy. Poszli za Dumem, Dum miał odpalony czwarty level score Sterfa. Był prawie, no był bardzo trudny do zabicia, nie mówię, że nieśmiertelny, ale bardzo trudny do zabicia. No w tym momencie dołożył Mekę. Pytanie, kiedy jakaś Meka ma szansę pojawić się dla EG w DM? Jaro w krobę. Ale nie będzie podjęcia. No raczej tutaj nie będzie podjęcia. To jest kolejny tower oddany. To jest drugi tower oddany dla newbie. A Syrena do Radiansa ma jeszcze bardzo, bardzo daleko. Tak jest. No Artis niestety dobrze się nie bawi w tej gierce. Drugi level ulti Death Propetki. Oni idą dalej. Spokojnie mogą iść dalej, szczególnie z Meką. Mówię, no Meka na EG najprędzej może się pojawić na Tidehunterze, ale ewidentnie Tidehunter rushuje Blink Daggera, chce po Blinku ewentualnie pozwolić ale się na Ale tutaj też jest bardzo mało rzeczy do outpushu. Ze strony. Arrow, oj chyba Arrow uniknięty ulem, nie wiem czy to nie był ładny big play. Jest podjęcie na Hao, no Hao może zginąć, zdumowany PPD, nie wiem czy to najlepszy wybór. Mason ma splita za sekundę dosłownie, także może zawsze to podjąć. Troszeczkę kupili sobie czasu, ale chyba niepotrzebna ta śmierć PPD. Wydaje mi się, że mogli tego uniknąć, niemniej za 150 golda jest Blink Dagger na Tidehunterze, ulti gotowe, następnego towera, najbliższego towera na pewno tak łatwo nie oddać. In Artizi we trust. No i Artizi robi swoje na górze. Jeżeli last hituje ten tower, pytanie, nie będzie ryzykował. Bardzo słuszna decyzja. Bardzo słuszna decyzja, i tak tower padł, 2400 jest, 3800 potrzebne na relik, na najdroższy, tak? I już jest czwóreczka na górze, bierzemy. Towerka, da, pytanie, czy EG będzie chciało to podejmować. Mam wrażenie, że powinni. Ja nie wiem, czy akurat tier 1, tier 2 właśnie, na pewno. Ale z drugiej strony top linia jest strategicznie mało ważna. Dla Nagi jest ogólnie ważny las, wejście do lasu. Tak, ale zobacz, chcą to podejmować. Lecą na smoku, cała drużyna. Tak, bo Ravage jest, split jest. Są Blink Daggery, jest nawet Syrena tutaj idzie, może ale będzie chciała, to czuje. Może będzie chciała zrobić inicjację na slipie, oni tego nie czują, popatrz jaki oni mają warding. A faktycznie tam oni warding. Mają głębokie bardzo wardy, prawdopodobnie widzieli tego smoka. Tak, trzeba przybić im piąteczkę za warderkę. Bardzo dobre wardy, ale zauważyłem, że topowe drużyny właśnie nagrają wardy głęboko. I to jest też bardzo dobry ward na nagę, zawsze widać gdzie ona jest, jeżeli coś robi w lesie. To prawda. Poszło ulti Mirany, znowu na wardzie. To wszystko tutaj jest na tych wardach, głęboko w dżungli położonych, zielonych wardach. Ale zobacz, jakie mamy rotacje pod Mason Kinga. Od pleców. To nie było na wardzie. Pytanie. Ale coś zrobią z tym? Chyba nie. Widzę Hao, ale to jest kiepski obiekt do fokusowania, szczególnie przy creepach. Szczególnie, że na plecach czai się czterech na smoku. Trzech w sumie. Oni też nie smoknęli. Smoki ze strony obu teamów nic nie przynoszą. Artizi speed pushuje tylko iluzjami. Bardzo nie chciałby teraz umrzeć. 600 golda do relika. No to zakładam, że koło 20, może przed 20, jeżeli dobrze pójdzie, pojawi się ten Radiant u niego. A zobacz, głęboko, schodzą do dżungli. Jest szukają. Na X-bomba w Doomie. Jest banana, jest Sunshank. I będzie ale syrena. Zobacz. Patrz, jest syrena. Ona już wie... Świetna reakcja Artiziego. On wiedział, że jak zobaczył Lisa w środku swojej dżungli, że coś jest nie tak. To nie jest sam Lisz. Du z kolei puszywany przez G. No tak, splitują tam, gdzie mogą. No, oddadzą prawdopodobnie tier 1 kanału. Widać właśnie, że newbie strasznie poluje na Artiziego. Nie chcą się bić, oni chcą brać wieżę, chcą szukać właśnie Nagi. Chyba padnie tier 1 na górze. Ale chyba wymieniona będzie za dół. Tak. Ale ja nie wiem, czy newbie nie pójdzie dalej. Oni mają ulti kroby z kolei znowu. Zapewne pójdą. Wiesz, teraz jest naprawdę bardzo ciepły moment, bardzo ważna chwila, w której Naga ma 3,5 golda. Ona teraz nie może zginąć. Za 300 golda już może. Za 70 golda ma relikę. Dokładnie. I wtedy już może paść, jeżeli kupi relik, to nie będzie aż takiej tragedii. Natomiast jeżeli teraz zginie, to raz, że cały czas... Ale on po warda chodzi. Oj. Hao buty fazy ściga. I buty fazy. Moje ulubione. Szkoda, że nie ma popychadła, co? Ale za to jest ten... Tornado. Defrobetka będzie chciała dołożyć Bloodstone'a. Ważny item przy mece i Bloodstone jest bardzo dużo heal'a dla całej drużyny. Xiaoid ma też Blink Daggera.
No, AEG, muszę przyznać, że też mają zmyślny movement po mapie. Farmią teraz dżunglę przeciwnika. Paradoksalnie najbezpieczniejsze miejsce na mapie. Bo widzą, gdzie kto jest. Myślę, że też muszą się już domyślać, że mają wardy w dżungli, ale nie mają jak tam wejść rozwardować. Syrena kupiła już relik, za chwilę będzie Radiant. A wejścia na high ground tak naprawdę nie widać. Wymienili wszystkie tier 1. AEG naprawdę robi dobre trade'y na tym etapie gry. Mając Syrenę i grając na jej late game, grając na jej Radiansa, wziąć wszystkie tier 1, kiedy przeciwnik ma def propetkę i taki no, naprawdę mocno pushing line-up z meką bardzo wczesną. A to jest bardzo dobra decyzja, że oni nie chcą się bić. To... Nie chcą się bić i jeszcze tradują towery. Udaje im się to, tak? Bo często jest tak, że się to tradowanie towerów po prostu nie udaje. Próbujesz, ale nie bierzesz. Ale oni wezmą szybciej tepeki i się nie bierzą. Oj, tu już. Lifestealer na Midasie, no chyba nie chce przefarmiać Syreny. Chociaż myślę, że Lifestealer z na przykład jakimś Mjolnirem. Mjolnir dla mnie zawsze fajnie działa na... Tak. Na Radiansa, iluzję, bo na iluzję z Radiansem, bo Radians prokuje no, Static Storma, tak to się nazywa. Także to mógłby być dobry wybór. Ciekaw jestem, na co sam Hała się zdecyduje. Przed nim buty i Midas, ma wszystko. Ma Sangę. Jednak ten klasyczny, agresywny wybór, ale nie wiem, czy to będzie dobra decyzja. Czy to Sango Yango? Nie wiem, czy to będzie dobra decyzja. Nie chcę krytykować, zanim zobaczę, on ale... On będzie bardzo papierowy jednak. Będzie i... Armlecik na pewno by dał mu trochę więcej. No... Chyba, że chcę mieć... Oj, dużo... złapali Artiziego, czy on ucieknie? Oj... Nie, dum. Już nie. Ale ma całego Radiansa. Tak. W tym momencie, jeżeli zginie... Oczywiście, to jest opóźnienie. Straci czas. To jest ważny kill. Nikt tego nie neguje, ale to nie jest tak ważny kill, jak byłby 3 minuty tak. temu. A nawet minutę. 2000 golda na Brewmasterze. Będzie próba Sceptera z jego strony. Tidehunter za 100 golda dokończy mekę. Jakby wyrówna tą mekę, która jest w przeciwnej drużynie. Jest powrót do lasu przeciwnika na farmerkę. Tak, a zobacz, że przez to, że oni cały czas podcinają te linie, w żaden sposób nie może newbie wejść na high ground. O, mają Lisza. Banan. Niestety, banana. Banana zginął, zobaczymy czy mu tutaj będzie rozkręcał ulti, będzie. Włożył Silence'a, myślę, że na Brewmastera nie ma w tej chwili żadnego stana, PPD, nawet jeżeli by zginął, to nie ma. Bela dorzucił Daggera. Wszyscy gracze zaczynają te bardzo kluczowe itemy mieć. Doom ma mekę, ma Blink Daggera, Belasz ma Blink Daggera, Lifestealer Sangayashe za chwilę będzie. No, Lish powiedzmy, że to jest biedny support. Ale DevPropetka ma bardzo dużo w tej chwili, topowy network w grze, Eul, Bloodstone. Po drugiej stronie, no PPD robi za Lisza w tej drużynie, nie ma nic, ale Brewmaster powolutku kończy Sceptera, Tidehunter dołożył mekę. Ciekaw jestem, na co się Zai zdecyduje po Blink Daggerze, czy to będzie Forstaff i duża mobilność, czy coś do damage'u. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, może tyle opcji ma, które może zrobić. Bo patrząc na styl ich gry w tej grze. Oj, wchodzi, rozkręca. I pękło ziemię. Wszedł, aro, będzie przedłużenie. Oj, dobrze, Xiao, teraz ważny. Będzie niebezpieczny. Dobrze, ale to są supporty, które tak. robią miejsce. To jest Space Created tak zwane. Ale u Artizi z kolei u góry też jest podejmowany przez Belarza. Oj, to bardzo I to już boli. To już bardzo źle. Tak. To jest wielkie zwycięstwo dla newbie. Chciałem powiedzieć, że supporty właśnie ściągnęły trzech na dół, żeby Artizi miał miejsce do farmienia. Ale też bardzo ładnie się schowali w krzakach, czekali na tej linii na niego. Nie przyuważyłem tego, ale no jest Forstaff. Właśnie to chciałem powiedzieć, dokończyć tę myśl, że po tym jak oni grają, że oni tak w cudzysłowie szczurują, bo to już nie chodzi tak. o szczurowanie z syreną, ale tylko... Ale przeciwko Nyxowi też jest świetne do kajtowania, to jest uniwersalne. Tak, ale oni bardzo dużo przemieszczają się po mapie, starają się być tam, gdzie nie ma przeciwników, Forstaff w tym, po prostu w tym samym pomoże już. Popychadło zawsze spoko. Marcin nie tylko ta syrena, musi zacząć dokładać kolejne itemy, bo sam Radiant w 22 tak. minucie to jest za mało, nie to ma nie wystarczy. Boxów, nie ma manty, nie ma hota, to jest goły Radiant. Ciekaw jestem, jaki będzie jego następny wybór. Czy to będą boty, czy nie czuje się na tyle swobodnie, żeby poruszać się po mapie i będzie próbował najpierw na przykład manty dołożyć? To jest 1000 HP, to jest naprawdę bardzo mało. Nie no, widzieliśmy, co się przed chwilą zdało. Jeżeli przytrzymał ją tylko Earthshaker, zainicjował z Blink Daggerem, to Lifestealer ją jest w stanie wyklikać. Spokojnie jestem w stanie. I chyba bot padnie.
jest podjęcie na... No zobaczymy, Dobrze jest ustawione też EG, będą chcieli to podejmować. Takie mam wrażenie. No, Universe jednak cofnięty. Też chyba for Staffa robi, bo no, Staff of Wizard, no. Zakładam, że nie Dagon. I będzie Go My Little Sisters? Go? Go My Little Sisters? Smoke na PPD jest na Xbox Axial 8. No jeżeli ktokolwiek się tutaj pojawi, to ma od razu Duma na twarzy. To jest 100% pewności. Nie widzą tego Duma. Tower, te dwójkę na pewno oddają. Opóźniają glyfem, ale oddają. Czułbym Roshanan to nawet po tym towerze. A zobacz, jest smoke u przeciwników, PPD zesmokował, leci Arrow, czy trafi? Arrow nie trafił, jest podjęcie, Barrow. Dobry Barrow Strike, a jest od razu kontrinicjacja od Duma. I zobacz, jak się rozpłynęli od razu gracze EG. Mecha bardzo pomogła z jednej i z drugiej strony. Rozkręcone ulti pandy, no i zobaczymy, co będą w stanie zrobić. Długo utrzymany Doom, dopiero wyłapany na Ardis. Jego świetna kontrinicjacja Zaya, rozpłynęło się dwóch graczy. Newbie i to ważnych, przede wszystkim Lifestealer. Masonowi skończyło się ulti, ale on w tej chwili klap i po prostu bang, bang, hit za hitem. Oj prawie próba. Prawie dwóch złapał Zai, naprawdę ładnie się tutaj pozycjonuje. Zobacz, tam w bazie lata Doom, Xiao Hate pod fontanną przeciwnika. O co chodzi, Timo? Ale wytypuje. On wytypuje, zobaczmy, co się tutaj w tym miejscu dzieje. Przeżył Zai, przeżył Mason. Zabili trzech bohaterów, ale stracili Syrenę. Tak, ale tutaj ten Forstaff, jaką magię zadziałał, na jakim HP oni uciekli, to jest po prostu rewelacja. Nie przyuważyłem wszystkiego, ale naprawdę ładnie rozkręcono ulti przez Zayat, Borrow Strike'i też, on się tak doskonale pozycjonuje na te Borrow Strike'i. Widziałeś, ten no minimalnie nie złapał tam dwóch. Rewelacja. Także zaczyna się, jest to na co czekałem cały rok, big place'y z każdej strony. Tower oddany, fight podjęty, całkiem niezły, Syrena musi otwarniać. Syrena, ktoś tutaj nawet na czacie pisze 0-5, to nie jest dobry wynik. Ale to tylko świadczy o tym, jak newbie doskonale wie, na kogo trzeba presję wybierać. Ale nie takie gry Syrena wygrywała. Tak. Sama gra, w Goldzie jest przewaga dla newbie, ale to są głównie towery, bo to 3 więcej towery i 3 z hakiem Kagolda. Exp, no prawie na 0, 500 golda w 25 minucie to nie jest przewaga. Sango Yango. Przewaga może być, jeżeli teraz na high ground uderzy newbie. Nie ma żadnych ultków, 40 sekund do Ravage'a, 7 do Splita, 25 sekund ulti Mirany, 14 ulti Sand Kinga. Forstaff bardzo pomaga. I newbie wie, co robi. Newbie wchodzi na high ground, bo wiedzą, że nie ma tych ultów, że mają pół minuty, kiedy mogą zrobić tower. Jest piosenka. Ta piosenka tylko opóźni. To jest dla przedłużenia. Tylko dla przedłużenia, ona nic tutaj nie mówi. Ale jest już Split Pandy, mieliśmy się. Dobra belka, Artisi spływa, musiał się wycofać. Jest Barrow Strike. Dobry Borrow Strike, ale Zai nie ma miał też, rozkręcał swoje ulti, ale jakoś... Buyback od Duma. Nie zobaczyłem aż tak dobrego efektu, jak bym chciał. Zdenowała się defrapetka. Doom musiał zbuybackować. No i zobaczymy. Czy zabiją tutaj jeszcze Earthshakera? Jest kolejne podjęcie. Lish ginie. Earthshaker. On nie padnie. I tym razem przeżyła też Syrena i ona ma bot. Zobacz, gdzie ona jest. Przytrzymał Songiem, kupił boty, tepnął na dół. Szybka piłka. Oj, ale teraz Duma dostała, chyba nie przeżyje. Oj, czy stun nie wszedł? Ale z Dodgerem chociaż? Nie, ten Doom ją zabije. Zabije ją ten Doom? Zabije czy nie zabije? Chyba będzie D9 na Roshanie. Albo ciągnie... Nie, meczka! Ale bardzo dobra meczka. Forstaff na high ground, niech ktoś mu rzuci to popychadło. No nie udało się niestety. Syrena zabita, ale bardzo dużo zmarnowane. I czasu? I ważnych speli na nią. Tymczasem... No i tak chyba nie miała golda, bo świeżo co boty kupiła, więc... Split puszujący, Sand King z DD na górze, plus Mirana. I tower! Duo supportów na topie, split puszy... A na bocie padł ten tower koniec końców, creepki dobiły. Pogonili z Artizim. Towery to są towery. I właśnie, nawet zobaczymy, że za chwilę jeden tower, gold już zaczyna spadać w stronę EG. Znaczy widać, że ta przewaga w goldzie jest taka mocno... Tak, to są towery. To się z czasem wyrównuje. Tam to może szybko stopnieć. Zaraz by wezmą też ten tower na górze, też tam mało HP zostało. Myślę, że jakiś deso właśnie wjeżdża na X powoli. No tak, zdecydowanie to jest desolator, nic innego. Defrofetka ma wit boostera, prawdopodobnie hot, chociaż może to być Rodow Atos. Nie zdziwię się, jeżeli to będzie Rodow Atos, ale w ogóle ona inwestuje w takie proste itemy. Zobacz, ma wit boostera? I plate maila. A Lifestealer robi to, co chciałem.
Jednak jest coś, co może sobie poradzić z iluzjami. Mjolnir. Mówię, Mjolnir szczególnie, nie Maelstrom, tak. Tylko Mjolnir ze Static Charge'em prokującym na Radiansie naprawdę jest w stanie dużo, dużo, dużo tutaj zdziałać. BKB dołożył Doom, to jest bardzo istotny item. Oj. Ciężko będzie im go zabić, szczególnie, że tam nie ma jeszcze fizycznych obrażeń. Kolejny Forstaff, tym razem na Tidehunterze, a Zai dokłada kolejny item. Zai ma Veil of Discord, zobacz, ten Sand King, on jest sfarmiony, to jest farma porównywalna z offlanerem przeciwnego teamu, a Doom, pamiętajmy o tym, że to jest postać z Devourem, to jest hero, który naprawdę mocno farmi, tylko 1000 golda przewagi nad Sand Kingiem. Artizi musi zacząć dokładać temy, bo tutaj naprawdę będą mieli duży, duży, duży problem. I chyba znowu złapany Artizi zdąży zaśpiewać. Oj. Nie, jest Silence. Artizi po raz kolejny martw, ależ oni go wyłapują. Tym razem chyba podziałał ten ward tutaj na high groundzie. Jednak gdzieś tam widzieli go schodzącego. Po raz kolejny zabity. Po raz kolejny nie dokłada itemów, gold stracony, czas stracony, nie farmi. No, Newbie naprawdę wie, jak sobie radzić z tą syreną. I od razu... Piąteczkę zbiórka nam idzie. Pchamy póki możemy. W dwuszeregu zbiórka. Artizi 20 sekund. Ja myślę, że to będą Raxy. Mogą być, ale mają też czym, EG ma też czym podjąć, nie oszukujmy się. EG ma duże, ważne ultki, ma Ravage'a, ma Split Pandy, w zasadzie wszystko jest off cooldown. Także mają czym zawalczyć. 10 sekund. Glyph też jest gotowy, także myślę, że przytrzymają. Nie wiem, czy dobrze rozkręcone te ulti do wprowadzi. Jest Universe, wchodzi, jest Ravage, od razu Split Pandy, zapalone BKB na Doomie, Ravage, Rage, odpalony też, rozkręcone ulti Zaya, ale zobacz, jak oni się rozpływają, Mecha tutaj bardzo pomogła, Magic Immune na Doomie też pomógł, ginie Zay, zginęła Panda, od razu buyback, Tepek, i od razu jest zdumowana, Raxy nie żyją, Artizi też się rozpływa, zupełnie bez itemów, zupełnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić, Raxy nam idzie wzięte, ma czas pokierować się na Roshana. Nie mają może jakiegoś bardzo mocnego line-upu do Roshana, ale Frost Armor pomoże. Troszeczkę damage'u mają, a nie ma Ravage'a, nie ma Splita, nie ma Syreny. Straszny jest ten Doom na BKB, bo naprawdę tam nie ma żadnych fizycznych obrażeń. Jak on odpala to BKB, on sobie stoi, robi co chce, po prostu nic nie są w stanie mu zrobić. Tak naprawdę latające duszki Death Propetki też są świetne przeciwko Sleepowi. Tak. Leci Sleep, a one i tak latają i zadają damage. I to jest twój problem. Tak, to jest twój problem. Rozwiąż go. Nie kierują się jeszcze na Roshana, nie chcą... I serducho dorzuciła Propetka. Tak, widziałem, to nie jest ani Lodowatos, to już jest... Ona jest praktycznie nieśmiertelna, bardzo ciężko ją będzie zbić. No i zobaczymy... Smutno mi jest za Artiziego. Dlaczego? Spikował syrenę. Niech ci nie będzie smutno. No ale nie pykło, jednak zawsze. 1-8-2 syrena. Bardzo lubię EG, no zresztą nie da się tego ukrywać. No nie da się, po prostu grają... To już nie chodzi o to, że dobrze, ale w pewnym bardzo urzekający sposób. Natomiast syrena nie jest wdzięczna do oglądania, także niech się odechce komukolwiek pikować tę syrenę. Nie no, żarty sobie troszeczkę stroimy, ale EG ma naprawdę w tej chwili bardzo ciężką grę. Taka dominacja mapy z Death Propetką, to jest kwestia wzięcia Aegisa i naprawdę pójścia na high ground, coś czego się nie da już zatrzymać. Jaki pomysł na to może mieć EG? Masz jakieś przemyślenia? Przeciągać ich najdłużej, jedynie. Nie widzę innej opcji, chociaż i tak tu będzie coraz ciężej. Oj, tym. Universe, mocno out of position, on zblinkował tutaj z dżungli przeciwnika. Można powiedzieć Doom zmarnowany. Myślę, że powoli i rzuca na luz. Tak mi się wydaje, że myślę chyba już o kolejnej gierce, ci powiem. Powinni też pomyśleć, co mogą zrobić w tej grze. Jest Roshan. Ulti Death Propetki rozkręcone. Roshan to jest kwestia chwili. A też mało widziałem farmienia klonami, tej podpuszowywania linii nagą. Tak zawsze jakoś go łapali. Same klony w sobie nie speed pushowały za dobrze. Dobrze zagrali przeciwko tej syrenie, to trzeba przyznać. Ona też ma, wiesz, na tych... Ale oni mają strasznie duży potencjał do zabijania jej po prostu. Z gołym radiansem syrena nie ma takich mocnych tych iluzji. Podchodzi leś 4 klika każdą po dwa razy i... Jeszcze Belasz wskakuje, też to czyści. No, teraz nawet sam Belasz odpycha iluzję syreny z radiansem.
Także... W oczekiwaniu na śmierć. Grobowa cisza została. To nie jest wcale w oczekiwaniu na śmierć. Ja mam wrażenie, że EG musi teraz spróbować zainicjować fight poza swoją bazą. Tak, jeżeli oni by podjęli przed tym, zanim pójdzie Doom, zanim pójdzie Lisza Ulti, zanim Belash wskoczy, to mogliby coś wygrać. No nie wiem, jak wyglądają buybacki w tej chwili, mało mają, tylko Zai i Arteezy, ale ja mam wrażenie, że oni muszą zaryzykować, muszą postawić... Jeżeli chcą myśleć o wygranej, to jest jedyna opcja. Muszą zobaczyć poza swoją bazą, bo jeżeli podejmą ulti defrobetki w swojej bazie, to jest koniec świata. To, tak. To jest już w tej chwili koniec świata, bo... Budynki i tak spadną. Bo budynki spadną. A jeżeli zawalczą gdzieś po stronie przeciwnika, pójdzie ulti defrobetki, może się skończyć zanim wezmą budynki. To brzmi absurdalnie, to jest naprawdę jedyna metoda już na takim etapie. I klasycznie na Nyxa 3 popychadła w IG. Po prostu. Potma. Wszyscy robią popychadła. Bardzo dobry item, nie masz co oszukiwać, szczególnie przeciwko mele herosom, których można łatwo kajtować, ale też dzięki do szybszego przemieszczania się po mapie, oni naprawdę chcą splitować tą mapę, zobacz. Newbie chyba się zbiera do puszu. Newbie się zbiera, ale zbiera się powoli, bo był cooldown na ulti DP po Roshanie, teraz już jest to ulti gotowe, jest off cooldown, idą dołem, pytanie co zrobi AG. Brewmaster wiem, że robił refreshera, ale nie zdążył go skończyć. Może jakiś Miracle Dotto, iluzje szybkie na dół, ścinamy creepy. Too easy for Arteezy. Nie będzie się zniżał do takiego poziomu. Nie, zobacz, jest smoke, chcą wejść na plecy. To może być bardzo dobry pomysł, żeby tutaj wejść na high ground i spróbować jakoś od pleców. Alexiała jest świetnie ustawiony w tej chwili z boku, odcinać tutaj tego smoke'a. Rzuciła ulti... Mirana, ale tutaj też jest Sentry Ward w samym środku. Newbie będzie wiedziało. Już prawdopodobnie widzą Universa. Jest podjęcie. Dobry Split Pandy, dobry Borrow Strike, bardzo duży chaos w tej chwili w teamfightzie. Arteezy zdumowany. Arteezy na pewno spadnie, ale zobacz co się dzieje z Defpropetką. Defpropetka ledwo żywo. Na niej nie ma Aegisa. Zresztą kładzenie na niej Aegisa to byłby głupi wybór. Rozkręcił teraz swoje ulti Zai. Skończyły się backupy. Universe dopiero teraz z wyczekanym Ravage'em. Nie ma ulti DP. Nie ma Nyx już Aegisa, a budynki stoją. To jest win dla EG. To jest sukces. O to im chodziło. Udało im się utrzymać... Zobacz, jeszcze tu chyba Earthshaker padnie. Tak. Zobacz, co jeszcze zrobił. Zai wskoczył, dobili Earthshakera. Bardzo ładnie to... Naprawdę ładnie rozegrane przez EG. Trzeba im przyznać, naprawdę zrobili to z klasą. Dla mnie to jest niesamowite. Wow. Ogólnie to całe wejście w... Ale ta kroba naprawdę długo trzymała. Ale widziałeś na jakim low HP? Jeszcze zdążyła Eula wrzucić pod sam koniec. Ale to nie miało aż takiego znaczenia, bo ona kręciła ulti, kręciła i nie zdjęła nawet towera. To jest win, bo nie ma teraz Aegisa i na pewno Newbie się będzie czuło mało pewnie. Zaczną potwarniać, bo taka jest naturalna reakcja. Potrzebujemy dołożyć jeszcze porę itemków. Znowu poszedł buyback od Nagi. No Arteezy coś smutne musi być, naprawdę. Okej, ale Arteezy jest tak naprawdę 600 golda od dołożenia manty? Tak. On dokłada itemy, on ma dużo tutaj, musi mieć... Jedna linia dla Nagi to jest nic. Tak, to jest... Szczególnie to jest mit, to jest, wiesz, linia stosunkowo łatwa do odpychania. Ale Zai dla mnie rewelacyjnie tym Sand Kingiem gra. Jest na co popatrzeć, naprawdę, tego Barrel Strike i to ulti wyciekamy. Tak, ale zobacz, podoba mi się to, co zrobiło EG. Bardzo ładnie rozegrało ten teamfight. Wiedzieli, że jest Rage, wiedzieli, że jest BKB na Doomie. Ani Zai, ani... Rozciągnęli to tak, ani żeby... Tidehunter nie użyli ultków przed backupem. Wszedł Borrow Strike, Tidehunter się tam pokręcił, skończyły się backupy, bum! Poszedł Ravage. Wiedzą co robią. Prawda jest taka, że Brewmaster powinien lada moment dokładać refreshera. To jest kwestia 900 golda. Oni też muszą uważać na buybacki. Powinni trzymać buybacki, ale jeżeli będą refreshery... Gdzie ulti? Przy ulti Mirany, zastanawiam to się. To chyba takie do wardowania, może? On z gemem tutaj idzie, chciał może chciał... Co robi PPD? To jest niebezpieczne. Kurę chyba chciał upolować. Ale on ma gema, to może... Bez gema gdyby takie rzeczy robił, to by mnie to aż tak bardzo nie bolało, ale... Ale szósty zmysł, już się cofał normalnie. PPD wie co robi, to jest wiesz, to jest człowiek, który pikuje Ursę na supporta. Że nie fikaj. Arteezy dorzucił w końcu tą mantę. W tej chwili dużo się odmieni. Ma też już 16 level, wymaksowany ulti. To jest ulti, które on może spamować praktycznie. Raz na minutę jest do użycia. Myślę, że teraz zacznie więcej linii przecinać. Ma więcej tych iluzji, tak?
Jak myślisz, teraz hot czy bardziej ofensywnie? Jakiś difu? Chyba jednak hot. Musi być hot. Musi być hot na tych też iluzjach, tak żeby one były trudne do zbicia, bo inaczej Earthshaker podejdzie, rzuci barierkę, wszystko spada. Po hocie wtedy można się dopiero zastanawiać. Puszcza te iluzje. Odpycha tego mida w ogóle, jakby tutaj nie tak było opuszczniętych raksów. No wystarczy jeden dwa klony. Nie robi sobie z tego żadnego problemu. Wydaje się, że Niumi próbuje się znowu zebrać na dole, ale myślę, że to jest tylko taki troszkę fake. Też dwie shivy. Universe też. Dwie shivy w Niumi, żeby więcej AOE damage było na. Oj, Aroma. Iluzje Syreny. Hao dołożył jednak Kuriasa po Melstormie. Ja bym chyba widział jednak Mjolnir. Ale to jest dla item budynku. To prawda, ale to jest ważny item, naprawdę ważny item. No, jednak chcą. Idą teraz bez Aegisa. Ostatnio za Aegisem im się nie udało, także są ambitni, próbują dalej. Jest glyf, od razu odpalony, teraz bez smoka i bez ultimirany, 12 sekund. EG musi tutaj dobrze wyczekać. Znowu Sand King, ale tylko przedłuża. Blink, Borrow Strike, Force Staff. Cofam się. Jedna shiva odpalona. Druga na Death Prophetce czeka i jest ulti. Jest ulti Syreny. Stoją jeszcze oba Raksy. Ulti DP powolutku się kończy. Za chwilę spadnie. To jest tylko na przedłużenie. Raksy stoją. Raksy utrzymane i ultimirany odpalone. Teraz Newbie musi się bardzo szybko wycofywać stąd, bo jeżeli ich dopadną, to może być źle. Bez ulti Prophetki na pewno będzie ciężko im podejmować jakąkolwiek bardzo walkę. Ładnie EG przeczekuje ulti Death Prophetki. To stalowanie jest gierki. I patrz, smoke od razu, Universe jest gotowy do inicjacji. Pytanie, czy kogoś znajdą. Sunshine świetnie ustawiony, żeby przeciąć tego smoka. Jeżeli będą przychodzić bliżej drzew, to przetną smoka. Ale nie udało się, on będzie czekał tutaj na tyłach, ma w razie czego TP gotowe. Nie wiedzą, Xiao i teraz bardzo mocno wysunięty. Czy będzie w niego inicjacja? Oj, zatrzymał się, jest Borrow Strike, jest od razu Arrow. Xiao i spada. Tak jest. Ważne kile. Takie pick-offy są najważniejsze. Super tutaj ważne. Artizis w tym czasie farmi, zbija mida, 2000 golda odłożone. Jungla przeciwnika zajęta przez drużynę EG. Klasyczna gierka z nagą, 70 minut. O, na razie jest ledwie 40. Ale prawdą jest, że jeżeli gry trwają powyżej 40 minut, to rzadko kiedy Syrena przegrywa. Takie są tak statystyki. PPD, split push na dolnej linii, like no problem, patrz, ulti shakera wypalone, force, Jezu, co on z nimi zrobił? Boże! Ograł strasznie. To była supportująca piątkowa miranka, która zrobiła tyle miejsca. Wypalił Earthshaker ulti, najpierw ten leaf, potem force staff i szybki TP. Tak. Wszystkiego uniknęła, belly, ulti, wszystkiego. Nie spocił się nawet. No, jednak PPD. Jednak PPD nawet się nie spocił, ale zobacz, idą znowu, uparcie. Refresher na Brewmasterze jest. Zawsze kupuję czas z takimi zagraniami. Pytanie, jak wyglądają buybacki? To będzie bardzo ważne. Tidehunter ma i Syrena oraz Sand King, bo po stronie EG buybacki mają teraz kluczowe znaczenie. Syrena 3600 golda, ale to jest dochota jeszcze sporo. Bardzo dużo, bardzo ładnie przeciąga tutaj górną linię, nie pozwala jej zostawić tak naprawdę niebronionej. Doom musi tutaj presja jest wywierana. Tak jest, cały czas wywiera presję na top linii. Oni nie mogą pozwolić właśnie podejść do tego bota. Muszą cały czas pchać mida, topa, żeby oni byli zajęci odpuszczowywaniem. Tak mi się wydawało, ale dwa razy pozwolili tam dojść i dwa razy nie stracili raksów. Tak, ale bezpieczniej na pewno dla nich jest jednak odciągać ich jak najdalej od puszowania. Na pewno ważny jest glyf. Dopóki nie mają glyfa, na pewno czują się niepewnie, tak? Przetrzymanie kilku sekund z glyfem to jest ważna rzecz. Teraz zobacz, smoke na midzie. Bajt dziki. Tak, na X-bomba z Doomem, no ale tutaj wysuwa się tylko PPD. Buybacki naprawdę. Czy złapią? Zaj, szósty zmysł? Zaj, Universe, oni wiedzą, gdzie jest ten smoke. Szósty zmysł, zaję, rewelacja. Nie, patrz, tutaj jest ward, nam idzie. Oni smoknęli prawdopodobnie na wardzie. Universe tepuje, przerwany tepek, belką z high groundu. Pytanie, czy to będzie wystarczająco. Sunshine, zero skrupułów, wchodzi twardo. Blink dagger, no nie udało się. Universe zapewne zginie, Universe ma buybacka. Ma buybacka? Ma. Ale nie zmarnował żadnych ważnych cooldownów, także... Tak, ale to już...